Witam Państwa, o przepraszam, troszkę dalej. Witam Państwa jako przewodniczący Rady Programowej na kolejnej naszej debacie, którą poprowadzi członek Rady Programowej, profesor Krzemiński, wybitny socjolog i znawca wielu problemów, także z zaufaniem oddaję mu głos, a profesor już przedstawił uczestników. Naprawdę, szef naszego festiwalu powiedział, że jestem znawcą wielu problemów, no ale tylko niektórych naprawdę. Ale muszę powiedzieć, że nawet zajmowałem się sprawą migracji kilka lat temu, badaniami terenowymi naszych studentów z moją wspaniałą doktorantką Małgosią Głowanią, więc tutaj też troszkę wiem. Otóż proszę Państwa, bardzo się cieszę, że spotykamy się na tej debacie. To był jeden z takich pomysłów dotyczących Festiwalu Nauki, gdzie omawiamy nie tylko najnowsze ważne odkrycia naukowe, ale również odnosimy się jakoś do ważnych problemów społecznych, które zawsze są przedmiotem zainteresowania nauki i naukowców. No i tutaj mamy wybitnych dzisiaj naukowców w tej dziedzinie, które zgromadziliśmy. No nie wiem, czy to zaczniemy od kobiety, jednak mimo wszystko. Tutaj siedzą przed Państwem. Po pierwsze tak, doktor Agata Górny, która jest pracownicą Wydziału Nauk Ekonomicznych w Zakładzie Ekonomii, Ludności, Demografii, więc nic dziwnego, takimi sprawami się zajmuje, ale przede wszystkim ona pracuje w Uniwersyteckim Ośrodku Badań nad Migracjami, który został powołany już kilka ładnych lat temu. Prowadzi bardzo systematyczne badania, bardzo ciekawe i naprawdę ma wiele publikacji, więc Państwu polecam zainteresowanie się tym, żebyśmy mieli więcej, jakby to powiedzieć, wiedzy niż emocji na ten temat. Po drugie, mamy doktora habilitowanego Pawła Huta, który jest z politologii Wydziału Nauk Politycznych, nawet nie wiedziałem, że teraz się nazywa Studiów Międzynarodowych, z Instytutu Polityki Społecznej. I na końcu profesor uniwersytecki, doktor habilitowany Sławomir Łodziński, zasłużony kierownik jednego z najważniejszych zakładów socjologii, Zakładu Socjologii Ogólnej. Muszę powiedzieć, że mój student, nie myślcie sobie, z czego bardzo się cieszę z jego kariery. Tym bardziej. Otóż proszę Państwa, z grubsza chciałem powiedzieć, że ponieważ nasi rozmówcy przygotowali pewne obrazki do pokazywania, jak wiecie, kiedyś dyskutowałem już z moim przyjacielem, profesorem Śpiewakiem, który mówi, już nie można wytrzymać z tymi studentami, jak im się nie puszcza obrazku, albo w ogóle fontanna powinna być, żeby się w ogóle zaczęli interesować tym, co się dzieje. No, ja myślę, że Państwo jako dorosła publiczność nie muszą mieć aż takich przynęt, ale te obrazki będą bardzo interesujące, bo będą przynosiły konkretną, też wymierną wiedzę. Zaczniemy od pani doktora Agaty Górnej, która przedstawi nam właściwie, co to się dzieje z tymi migracjami i jaki jest rzeczywisty stan migracji w Polsce, tych ludzi, którzy do Polski przyjeżdżają. Jak Państwo wiecie, w ciągu ostatniego i poprzedniego roku mamy coś w rodzaju, takie pojęcie socjologowie też stworzyli jakiś czas temu, paniki moralnej na temat uchodźców, którzy przyjadą, nic tylko będą tutaj z kałasznikowami biegali, bomby będą podkładali, prawda, zaraz tutaj trzeba sprawdzić, czy gdzieś tam bomby nie ma i tak dalej. Zobaczymy, czy w ogóle to zjawisko, które w niektórych mediach taką formę przybiera, ma jakikolwiek sens w porównaniu z rzeczywistymi danymi liczbowymi. Później, i to jest w ogóle jeden z takich tematów, ja tu chciałem powiedzieć w ogóle na wstępie, że dla mnie cały negatywny bardzo i aktywnie negatywny stosunek Polaków do nie tylko migrantów, ale w ogóle do uchodźców, tych, którzy uciekają przede wszystkim z Syrii, ale też którzy uciekają z Iraku, którzy uciekają z Afganistanu, gdzie ciągle wybuchają bomby. I my wszyscy właściwie oglądamy codziennie albo co drugi dzień wstrząsające obrazki, a mimo to mamy taki negatywny stosunek do tych, którzy nas ratowali, do tych, którzy wymagają naszego dobrego stosunku, żeby ich ratować. Otóż przecież Polacy, po pierwsze, choćby w latach 80. bardzo często wyjeżdżali, niekoniecznie będąc politycznymi ofiarami, ale wszyscy byli tu w pewnym sensie ofiarami tego sypiącego się i okrutnego systemu totalitaryzmu perelowskiego. Mimo to Polacy byli niezwykle życzliwie przyjmowani.
I naprawdę mogę Państwu przedstawić szereg anegdot na ten temat. Choćby takie grupy ludzi, które się zbierały w Niemczech, gdzie żadnego Polaka nie było, prawda? Kilkadziesiąt osób, które zbierało pieniądze, wysyłało, prawda, paczki do Polski, oczywiście przyjmowało tych, którzy się tam pojawili, więc później paru Polaków było. Jak co się działo we Francji ze stosunkiem do Polaków, właściwie w całej Europie. Otóż dlaczego my jesteśmy tacy niewdzięczni? A poza tym Polacy byli przecież wyganiani często z Polski, byli prawdziwymi uchodźcami, prawda? Ta okropna II wojna światowa oznaczała los uchodźców dla wielu Polaków, zarówno ze względu na niemiecką, jak i sowiecką okupację ogromnej części wschodniej Polski. O tym właśnie będzie zresztą mówił pan doktor Hut. No i na końcu pytanie, skąd się wzięła ta panika moralna? Skąd taka zmiana stosunku do uchodźców? Bo zobaczą Państwo, że wystarczyło kilka miesięcy kampanii wyborczej, zwłaszcza 2015 roku, żeby gwałtownie to się zmieniło. O tym będzie mówił profesor Łodziński. Mam nadzieję, że jeszcze będzie czas na to, żeby Państwo zadawali pytania, a później podyskutowali ze sobą nasi paneliści. Bardzo dziękuję i zapraszam do uważnego słuchania i pytań. Dziękuję bardzo. Witam Państwa. Tak jak profesor powiedział, moja rola jest przede wszystkim przedstawienie Państwu tego, jak ta imigracja do Polski wygląda. Przede wszystkim, znaczy zaczęło się, przyjazdy cudzoziemców do Polski zaczęły się od transformacji w końcu lat 80., ale przez cały ten okres nie była to duża skala. I dzisiaj, to jest tutaj według danych na koniec 2015 roku, mamy w Polsce niewiele ponad 200 tysięcy osób, takich, które mogą w Polsce przebywać trochę dłużej, rok, dwa, czyli mają zezwolenie na pobyt, tak zwane karty pobytu. No i teraz, proszę Państwa, nie jest to duża liczba i teraz pytanie, kto wśród nich się znajduje. Przede wszystkim są to obywatele Ukrainy. Macie tu Państwo, to jest 1/3. Oprócz tego mamy obywateli Niemiec, 10%, i kolejne dwa kraje sąsiadujące, można tak przyjąć, bo Białoruś i Rosja, to jest po 5%. I wreszcie dopiero na kolejnych miejscach mamy bardziej egzotycznych migrantów z Wietnamu, którzy przyjeżdżają, zwłaszcza do Warszawy, już od dłuższego czasu. I to jest około 4%. I później Chińczycy i Włosi jako odprysk emigracji Polaków do Włoch. Czyli obraz jest taki, że właściwie mamy do czynienia z taką emigracją z krajów sąsiadujących, prawda? Jednocześnie z krajów no, bliskich nam kulturowo, można tak przyjąć, prawda? Te grupy egzotyczne są bardzo nieliczne. Tutaj, jeżeli popatrzycie Państwo wyżej na to, co jest tym czerwonym tekstem napisane, to ja zaznaczyłam, że wśród tych osób tak na stałe mieszka w Polsce około 65 tysięcy, czyli jeszcze mniej, bo tylko część z tej grupy 200 tysięcy. No i wreszcie to, co jest tutaj ważnym tematem w dzisiejszych dniach, jeżeli chodzi o osoby, które mają w Polsce status uchodźcy, to jest naprawdę malusieńka grupa, to jest 5,5 tysiąca, niewiele ponad około 3% tej grupy, o której tutaj mówimy. Ale to nie wszystko. Proszę Państwa, oprócz tego mamy jeszcze migrantów czasowych do prac sezonowych i na przykład w 2015 roku zostało wydanych ponad 760 tysięcy tak zwanych oświadczeń. Ja nie będę wchodzić tutaj w szczegóły, ale w wielkim skrócie jest to taka wiza pozwalająca pracować w Polsce przez 6 miesięcy w ciągu roku. To jest kilkukrotnie, prawie czterokrotnie więcej niż ten cały zasób tutaj 200 tysięcy cudzoziemców, którzy są w Polsce bardziej na stałe. Ta grupa, nie, tutaj można by oczywiście jeszcze dyskutować, że to są tylko dokumenty, ta grupa jest troszkę mniejsza, niemniej warto podkreślić, że tych czasowych migrantów jest w Polsce zdecydowanie więcej. I trochę o uchodźcach. Tutaj więcej będzie mówił profesor Łodziński, ale dosłownie, żeby jakiś też na tym tle ich pokazać. Proszę Państwa, przez prawie 25 lat, w ciągu których Polska jest stroną konwencji genewskiej, o status uchodźcy wystąpiło prawie, nie, to są pewne szacunki, ale około 150 tysięcy osób. To sporo. Natomiast status uzyskało niecałe 5 tysięcy status uchodźcy. Oprócz tego, w ciągu tego okresu były osoby, które uzyskały taką tymczasową opiekę międzynarodową.
ich nie widać w tej grupie, którą pokazywałam na poprzednim slajdzie, to jest pobyt tolerowany 13 tysięcy i ochrona uzupełniająca 2,5 tysiąca. Niewielka liczba, prawda? To, co zresztą na tamtym wykresie było widać, niewielka część. No to jak się do tego ma ten 1 milion uchodźców ukraińskich, o których słyszeliśmy kilkakrotnie w mediach przy różnych okazjach? No nie ma go wśród tych uchodźców. Proszę Państwa, oczywiście konflikt ukraińsko-rosyjski zmienił bardzo dużo, jeżeli chodzi o napływ Ukraińców do Polski, ale Polska nie przyznaje statusu uchodźcy obywatelom Ukrainy tak łatwo. To są nieliczne osoby. Wniosków rocznie jest około 2,5 tysiąca, ale naprawdę to są pojedyncze osoby, które taki status uzyskują. Ale to nie znaczy, że Ukraińcy do nas nie przyjeżdżają. Przyjeżdżają i proszę Państwa, rzeczywiście po 2013 roku ta ich liczba zdecydowanie wzrosła i mało się o tym mówi de facto, no oprócz tej wzmianki o 1 milionie uchodźców, tak? Natomiast to, co zaobserwowaliśmy w okresie 2014-2015, to jest ponad dwukrotny wzrost imigracji z Ukrainy do Polski w różnych kategoriach, szczególnie jeżeli chodzi o tę sezonową migrację. Tam jest ten wzrost nawet i trzykrotny. Bardzo duża zmiana, zmiana w ogóle bezprecedensowa, jeżeli chodzi o historię polskiej imigracji z ostatnich 25 lat. No i proszę Państwa, te wyniki, które mamy na temat tych osób są bardzo wstępne. Dotyczą głównie województwa mazowieckiego, ale już widać pewne interesujące dla badaczy tendencje, a ważne moim zdaniem dla polityków. Ci nowi migranci, czyli te osoby, które przyjechały po 2013 roku, to częściej mężczyźni, bo w ogóle ta migracja z Ukrainy do Polski jest bardzo mocno sfeminizowana. Około 70% Ukraińców to były kobiety w poprzednich latach. Osoby lepiej wykształcone, osoby młodsze, tak? To średnia wieku wśród osób, które przyjechały w okresie po raz pierwszy 2014-2015 było 30 lat, podczas gdy w poprzednich latach to było 35-30, więc tam jest obniżenie o kilka lat. Mieszkańcy środkowej Ukrainy, proszę Państwa, co pokazuje złożoność tego konfliktu, dlatego że oczywiście on ma bardzo silne i istotne konsekwencje humanitarne, natomiast on ma też bardzo ważne i bolesne konsekwencje ekonomiczne i wygląda na to, że po prostu spowodowało to, że nowi migranci zaczęli przyjeżdżać. Przedtem do Polski przyjeżdżały głównie osoby z zachodniej Ukrainy. Więc to też jest zmiana. No i w końcu to, o czym właśnie się mało mówi, to to, że to są przede wszystkim migranci zarobkowi. Bardzo złożone mogą być ich motywacje, to, że jest na przykład wzrost liczby mężczyzn, tu można to powiązać z takim pewnym ucieczką przed wojskiem, prawda, na Ukrainie, ale fakt jest taki, że te osoby nie uzyskują w Polsce statusu uchodźcy, natomiast wchodzą na polski rynek pracy, obok tych innych już pracujących. W podobne sektory, za chwilę jeszcze krótko o tym powiem, chociaż w nowe sektory rynku pracy też. No i teraz, żeby to podsumować, tak jak ta imigracja do Polski w tym telegraficznym skrócie wygląda. Poza tym, co właśnie obserwujemy w ciągu ostatnich 2 lat i moim zdaniem jest to bardzo ważne zjawisko dotyczące tego wzrostu napływu z Ukrainy, to tak naprawdę ta skala migracji jest niewielka. I jednocześnie mamy przewagę migrantów z krajów sąsiednich, czyli takich bliskich nam kulturowo. A to dalej idzie w parze z tym, że ta migracja jest taka wyspowa, znaczy migranci są tylko w niektórych regionach. Tak naprawdę najważniejszą rolę i temat migracji jako temat występuje głównie w województwie mazowieckim, metropolii warszawskiej, dużych miastach i w wybranych obszarach rolnych, też przede wszystkim w województwie mazowieckim. Więc tak naprawdę dotyczy jakiejś części Polaków, w sensie kontakt z imigracją. Kolejną ważną cechą to jest przewaga migracji zarobkowej, a małe znaczenie tej migracji humanitarnej, o której teraz dużo w mediach się słyszy w kontekście napływu uchodźców do Europy, prawda? No i wreszcie dwie ostatnie kwestie, mnie się wydają one bardzo ważne, że to, że wśród tych migrantów, ja Państwu to pokazałam na bardzo uproszczonych danych, mamy zdecydowaną przewagę migracji czasowej, czyli ci migranci przyjeżdżają do Polski na trochę,
nie planują z Ukrainy, tak wyglądał model migracji dotąd, nie planują tu pozostać na stałe, natomiast zarabiają często na życie w kraju pochodzenia. To dotyczy głównie tych grup z byłego Związku Radzieckiego, czyli oni nie wchodzą tak na stałe, nie nawiązują też silnych relacji ze społecznością lokalną, prawda? Badania na temat tego, jak migranci ukraińscy wybierają miejsce zamieszkania, na przykład w Warszawie, dają bardzo prosty wniosek. Oni szukają takiego miejsca, gdzie jest blisko do pracy, jest tanio, nie przywiązują, często te miejsca zamieszkania też zmieniają, tak? Nie ma takich, nie nawiązują silnych relacji społecznych. A migracja osiadła pojawia się głównie wśród grup egzotycznych i tutaj najważniejszą, najliczniejszą, zwłaszcza w Warszawie, jest grupa Wietnamczyków, ale oni z kolei mają bardzo dużą skłonność do takiej koncentracji przestrzennej. Są tylko w niektórych w dzielnicach Warszawy, na przykład w Ochocie, ale też pod Warszawą przede wszystkim, w Wólce Kosowskiej, to dla warszawiaków to są jasne określenia, czy w Raszynie. Więc to wszystko razem tworzy obraz taki, że cały czas nie bójmy się powiedzieć, że Polacy mają bardzo ograniczony kontakt z żywym migrantem, prawda? Więc tutaj jakby nie mogą tych swoich jakby ewentualnych lęków czy obaw zweryfikować. I już na zakończenie, to już nie są twarde dane, to są bardziej jakieś moje takie uwagi, które potem mogą być poddane pod dyskusję. Można powiedzieć, że w Polsce mamy w tej chwili do czynienia z takimi dwoma skrajnymi dyskursami. Mówiąc dyskurs, mówię o tym, co możemy przeczytać w prasie, o tym, jak wypowiadają się politycy, tak? Z jednej strony mówimy, jest to taki dyskurs zagrożenia terroryzmem, islamizacją kultury. Tutaj ci imigranci z Bliskiego Wschodu wychodzą na plan pierwszy, choć Ukraińcy też się pojawili, tak? W tym oświadczeniu, że mamy uchodźców z Ukrainy. No i oczywiście obraz płynący w kontekście tego dyskursu do Polaków jest raczej niezachęcający, prawda? To powiedzieć krótko, mamy przykłady takich dosyć nieciekawych sytuacji, przykrych zdarzeń, które są związane z tym napływem uchodźców. Wiadomo, media wybierają to, co jest ciekawe, to, co szokuje, prawda? Ten przekaz musi być taki, żeby był też interesujący i to ma też te swoje konsekwencje. A z drugiej strony, proszę Państwa, mamy dyskurs, który moim zdaniem się mniej do mediów przebija, ale go widać też. To jest taki dyskurs humanitarny, odwołujący się do praw człowieka. To najczęściej to jest dyskurs, który uprawiało, którym mówią organizacje międzynarodowe, organizacje pozarządowe pomagające migrantom i szereg środowisk takich, powiedzmy może umownie, lewicujących, choć to nie tylko o to chodzi, prawda? I tutaj mamy z kolei taki nacisk na to, że naszym obowiązkiem powinniśmy jako ludzie pomagać osobom w takiej kryzysowej sytuacji, jakiej są migranci z Syrii. Ten dyskurs jest taki bardzo poprawny politycznie i zupełnie odmienny od tego drugiego. I tak naprawdę można by zaryzykować stwierdzenie, oczywiście możemy o tym dyskutować, że brakuje w Polsce takiego dyskursu środka trochę, tak? Bo jeżeli ktoś chciałby pomagać, ale ma jednak pewne obawy, to często nie może się zidentyfikować z żadnym z tych dwóch dyskursów. I to, czego moim zdaniem brakuje, choć oczywiście to łatwo postulować, trudniej zrealizować, to takiego dyskursu racjonalnego, odwołującego się do praktycznych doświadczeń. I tutaj, żeby nie przedłużać, skoncentruję się może na tym pierwszym punkcie, czego on mógłby dotyczyć. Proszę Państwa, no trochę można by więcej mówić o gigantycznych potrzebach polskiego rynku pracy, o kwestii starzenia się społeczeństwa, o tym, że my naprawdę już w tej chwili potrzebujemy migrantów. I tak naprawdę ostatnio na konferencji kilka dni temu usłyszałam, w cudzysłowie oczywiście, mamy szczęście, że jest ten konflikt na Ukrainie, w dużym cudzysłowie oczywiście, bo ci Ukraińcy, osoby z Ukrainy zaczęły w większej liczbie przyjeżdżać do Polski i rzeczywiście chcą wchodzić na rynek pracy, a my potrzebujemy tych pracowników. Wszystkie badania wśród rolnictwa mówią o tym, że pracodawcy potrzebują Ukraińców. Mówią o tym długo, bardzo się obawiają na przykład wszelkich obostrzeń, które mają być związane, potencjalnie mogą się pojawić związane z przyjazdami Ukraińców do pracy w rolnictwie. Sektor budowlany, każdy z Państwa pewnie miał jakieś swoje doświadczenia, tak? Fachowcy w Polsce wyjechali w dużej liczbie na zachód, zwłaszcza ci najlepsi i ten sektor bardzo mocno zależy od ukraińskich pracowników.
Jeżeli chodzi o sektor opiekuńczy znowu, jaki jest model, jeżeli ktoś ma starszą osobę w domu i potrzebuje kogoś do opieki? Jak to działa? No, najczęściej, zwłaszcza w Warszawie, ja mówię, bo oczywiście ja mam tu bardzo taką warszawocentryczną perspektywę, sprowadza się osobę z Ukrainy, prawda? Prosto z Ukrainy. Nawet nie bierze się pod uwagę innych rozwiązań. No i o tyle jest ważne, żeby o tym mówić, i już będę na tym zakończę, że proszę Państwa, uświadommy sobie, że w ciągu 2 lat, w bardzo krótkim okresie, do Polski przyjechało bardzo dużo Ukraińców. Na skalę niespotykaną wcześniej, zwłaszcza do Warszawy i okolic. Na razie na przykład badania pokazują, że pracodawcy i w ogóle Polacy, znaczy, że pracodawcy na przykład, jeżeli myślą o zatrudnieniu cudzoziemców, to jakby Ukraińców tu traktują dosyć naturalnie, tak? Ale jeżeli, ale generalnie my naprawdę mamy do czynienia w tej chwili z taką dużą jakościową zmianą. To, co się dokonało w Wielkiej Brytanii, częściowo jest skutkiem, chodzi mi oczywiście o Brexit i tą radykalizację postaw w stosunku do Polaków, to między innymi jest skutek tego, że w krótkim czasie przyjechało dużo osób. Tak? U nas to jest wszystko na mniejszą skalę, ale warto tę kwestię brać pod uwagę. Dziękuję bardzo. Otóż, proszę Państwa, bardzo się cieszę, że doktor Górny powiedziała też, podjęła taki temat, który chciałbym, żeby był jakby w tyle głowy wszystkich naszych rozmówców, może później będziemy jeszcze chwilę na taką dyskusję, o pożytkach z migrantów i o tym, co jest konieczne. Muszę Państwu powiedzieć, jako członek Rady Gospodarczej przy premierze Tusku, na tej Radzie dyskutowaliśmy już bardzo poważnie z ekonomistami, demografami kwestie w ogóle, co zrobić, żeby otwierać polski rynek pracy na migrantów, bo już wtedy okazywało się oczywiście, że polski stosunek do obcych, do innych jest raczej nieżyczliwy. To jest rzeczywiste zagadnienie i zmiana postaw wydaje się tutaj konieczna, o tym będzie jeszcze mowa na końcu. No tak, ale właśnie Polacy też byli uchodźcami. Polacy też byli uchodźcami, też byli tymi, którzy musieli znaleźć jakieś miejsce swojego bytowania. Ja zawsze sobie to przypominam i tym bardziej, z tym większą przykrością patrzę na tę retorykę i ten dyskurs, o którym mówiła pani doktor, tak negatywny i tak panikarski wobec obcych. Teraz zobaczymy, co pan doktor habilitowany Chut nam na ten temat powie. Bardzo proszę, panie doktorze. Dobry wieczór Państwu. Przede wszystkim chciałem podziękować gospodarzom, chciałem podziękować kolegom, koleżance w tym dzisiejszym naszym spotkaniu, no i podziękować przede wszystkim Państwu, że Państwo znaleźli czas w tak niehumanitarnej porze. No, nie będziemy Państwu ochrony subsydiarnej udzielać w związku z tym, ale jeszcze raz wyrażam szacunek i dziękuję. Proszę Państwa, pan profesor Krzemiński dotknął takiego bardzo istotnego zagadnienia, mianowicie postrzegania migracji jako problemu społecznego. I być może tutaj będę w mniejszości, ale ja bym tego tak jednoznacznie nie odrzucił, bo na migrację można patrzeć z wielu stron jako na problem społeczny i definicyjnie migracje wypełniają przesłanki do uznania ich za problem społeczny. Bez póki co określania, w jakim kontekście jest to problem. Ale chociażby problemem są ze względu na to, że mamy takie zróżnicowanie postrzegania, a także wywołują rozmaite skutki zarówno w grupie przyjmującej, wśród tej ludności autochtonicznej, jak i w grupie napływającej na dany obszar. Przede wszystkim myślę, że też możemy mówić o migracjach jako o problemie społecznym tu w Polsce, ponieważ brakuje nam cały czas czegoś takiego, co się nazywa polityką migracyjną. Polityką migracyjną, która składałaby się z 2 elementów, z części dotyczącej przyjazdów do Polski i z części dotyczącej wyjazdów z Polski. Stworzony w 2012 roku dokument przyjęty przez Radę Ministrów
no, okazał się być, oględnie mówiąc, niewypałem. Był dokumentem może na daną chwilę, ale nie był to dokument perspektywiczny. To znaczy nie zawierał on wskazówek i tego, co powinno być w takim dokumencie, jak reagować na pewne zdarzenia. A pojawił się nam ten znany Państwu z mediów kryzys migracyjny, przed którym stanęły władze poszczególnych państw europejskich. Jeśli ktokolwiek z Państwa znalazłby, a myślę, że Państwo byliby w stanie to zrobić, bo jeśli Państwo są w stanie o 17 w sobotę znaleźć czas, żeby przyjść do uniwersytetu, to myślę, że i taki dokument w internecie też Państwo mogliby znaleźć, zobaczyć, co w nim się znajduje i zastanowić się, czy to jest faktycznie materiał, który może być jakimś wskaźnikiem dla poszczególnych instytucji państwowych, jak mają reagować nie tylko w stosunku do osób napływających, ale także w jaki sposób oddziaływać na społeczeństwo jako na tę grupę przyjmującą migrantów. Sumarycznie można określić, że ta polityka migracyjna, jeśli już założymy, że ona była taka reaktywna, opierała się na działaniach doraźnych, jeżeli przyjmiemy, że coś takiego było, to ona powinna się składać, tak jak już wcześniej wspomniałem, z dwóch elementów z tej polityki imigracyjnej i emigracyjnej. Właściwie nie wiemy, jak liczna grupa osób Polskę opuściła. My mamy pewne szacunkowe dane, ile osób znajduje się w Wielkiej Brytanii, ile osób znajduje się w Republice Federalnej Niemiec i w poszczególnych państwach, ale to są ciągle dane szacunkowe, bo dzisiaj jesteśmy beneficjentami swobodnego przepływu pomiędzy poszczególnymi państwami Unii Europejskiej i ten ruch nie jest tak rejestrowany, jak ja jeszcze pamiętam. Dzisiaj mamy 1 października, 3 października Zjednoczenie Niemiec, rocznica Zjednoczenia Niemiec. Ja pamiętam 7 października, 6-7 października 1989 roku, bo akurat wtedy znajdowałem się w Berlinie Wschodnim. I pamiętam, jak ja wówczas przekraczałem granicę do Berlina Zachodniego, w Kunowicach zostawiając kartę statystycznego przekroczenia granicy. To wszystko było później szacowane, określane, zbierane, analizowane. O tych wszystkich atrakcjach związanych ze strażnikami nad siatką, nad głową, którzy chodzili z psami, no już nie będę wspominał, bo to jest jakby daleka przeszłość. Tak, przy Friedrichstrasse. I to jakby proszę przyjąć tytułem takiego ogólnego wstępu o problematyce migracyjnej. Ponieważ pani doktor wspominała o ogólnie, ale też no, możemy to zdradzić, że chyba za pewnym porozumieniem nie wspominała o, tutaj między nami przed dzisiejszym spotkaniem, nie wspominała o szczególnej grupie, która przyjeżdża do Polski. Mam tutaj na myśli posiadaczy wizy repatriacyjnej, tych tak zwanych repatriantów, osoby, które ze względu na polskie pochodzenie, na polską tożsamość przyjeżdżają nad Wisłę i osoby, które w wersji takiej bardziej soft przyjeżdżają, czyli mam na myśli osoby posiadające kartę Polaka. I tak jak Państwu mówiłem, że nie było polityki migracyjnej, jakiegoś takiego założenia, to chcę powiedzieć, że mamy też problemy definicyjne, pojęciowe. Mamy problem może mniejszy ze zdefiniowaniem, kim jest uchodźca, bo tu akurat mamy 5 przesłanek w konwencji genewskiej z 1951 roku. W artykule 1a enumeratywnie wymienione przesłanki religijne, polityczne czy etniczne plus inne. Mamy problem, kim jest repatriant. I myślę, że to jest, dosyć ważki problem, dlatego że akurat Polska jest takim krajem, jednym z nielicznych państw w Europie, które samo jako terytorium migrowało. Tu pan profesor wspomniał o Polakach migrujących.
Ja dodam jeszcze, że tutaj mamy też taki kazus wyjątkowy na tle Europy, bo mamy państwo, które się po prostu przenosi 350 kilometrów w linii prostej, no i jest to swoisty fenomen. Jedno z nielicznych państw tego typu, w ogóle chyba w świecie. I teraz proszę państwa, co do tych repatriantów. Ja wielokrotnie na zajęciach z naszymi studentami polityki społecznej ulegałem pokusie i pytałem, to niech pan, pani powiedzą, ile osób do Polski przyjechało od tego 92 roku, od terminu, bo to 10 grudnia 91, rozwiązanie w Białowieży Związku Sowieckiego, to ile osób od tej daty, od tego czasu do Polski przyjechało. Niezależnie jaki to był moment, padały określenia 100 tysięcy, 200 tysięcy, 50 tysięcy. No, ja państwu mogę powiedzieć, że przyjechało kilka tysięcy, ale nie powiem państwu ile, bo na to pytanie nikt państwu nie odpowie. Bo chciałbym tutaj zwrócić państwa uwagę na dwie różne sprawy. W pewnym sensie tu pani doktor o tym wspomniała. Jest zasadnicza różnica pomiędzy przyjazdem a pozostanie. I proszę mi wierzyć, że mamy tutaj do czynienia z taką, po pierwsze, dalszą migracją, kiedy na przykład drugie pokolenie tych osób, które przyjechały z wizą repatriacyjną, jedzie do Londynu, jedzie do Berlina, jedzie do Kolonii czy do innych ośrodków na zachodzie, żeby poprawić swój status materialny, i mamy wreszcie osoby, które migrują w kierunku odwrotnym, wracają do Kazachstanu czy do Federacji Rosyjskiej, ale do Federacji Rosyjskiej to już rzadziej, bo tam jest mniejsza ta grupa. Jeśli chodzi o kartę Polaka, to pozwolę sobie tutaj państwu przypomnieć, że karta Polaka wbrew swojej nazwie nie ma cech dokumentu etnicznego. Państwo polskie jest jednym z nielicznych państw na świecie, a na pewno w Europie, które wydaje ten dokument, nie opierając się stricte na przesłankach etnicznych. Stąd też często w różnych materiałach publicystycznych znajdują państwo informacje, że kartę Polaka otrzymują potomkowie osób związanych z państwem polskim, a szczególnie tutaj mam na myśli II Rzeczpospolitą, i to są osoby narodowości na przykład białoruskiej czy ukraińskiej. Z tym, że proszę też przyjąć, że no to kryterium etniczne nie jest najważniejszym kryterium. Feliks Dzierżyński spełniał wszelkie kryteria, żeby otrzymać kartę Polaka, a myślę, że w kategoriach etnicznych, a myślę, że karty Polaka, gdyby dzisiaj żył, by nie dostał. Z pewnych, nazwijmy to, określonych względów. No, przynajmniej początkowo na majątku w Kojdanowie, w okolicach dzisiejszego Dzierżyńska na Mińszczyźnie, pewnie tak. Proszę państwa, i żeby tutaj już nie zabierać państwa cennego czasu, no, chyba potrójnie cennego, bo to sobotnie popołudnie. Proszę państwa, myślę, że jeśli chodzi o polską administrację, instytucje państwowe, na pewno istnieje konsensus co do migracji wynikającej z przesłanek określonych w konwencji genewskiej. Polska jest od 91 roku stroną konwencji genewskiej, i osoby, które podlegają prześladowaniom, i tu mamy te przykłady chociażby dwóch fal wojen w Czeczenii, mamy przykłady rozmaitych grup, które do Polski przyjeżdżały, te osoby były przyjmowane. Nie ma w Polsce jakby tego marginesu przychylności w stosunku do osób, które w mniejszym lub większym stopniu, a głównie w większym, decydują się na przemieszczenie, na migrację, kierując się przesłankami ekonomicznymi.
Można nad tym zagadnieniem dyskutować, natomiast no, są to dosyć łatwe do stwierdzenia fakty. Stąd też, jeśli Państwo by zapytali kogokolwiek na ulicy, jaki jest jego stosunek do repatriantów, do tych, tak jak to jest w potocznym rozumieniu traktowane, tych kresowych Polaków, nie wiem, czy jest to do końca słuszne przekonanie, chyba nie, to ono będzie pozytywne. Chociaż nie zawsze w sposób zasłużony. I to chcę z całą mocą podkreślić. Życie na terytorium Związku Sowieckiego miało wiele odcieni i złożoności, w związku z tym tutaj pewnie można byłoby kolejną dyskusję i kolejny panel otworzyć, ale też już o tym nie chciałbym się wypowiadać. Ale powiem Państwu jeszcze przy tej okazji jedną rzecz. Kiedy mówimy o przychylności czy nieprzychylności, skoro już się powołałem na to swoje berlińskie doświadczenie z 1989 roku, ono było bardziej złożone niż ja tu Państwu to przedstawiłem. Tych atrakcji tam było więcej, a do nich nie zaliczam tylko Michaiła Gorbaczowa i Erika Honeckera na trybunie honorowej, których miałem okazję widzieć. Ale też jakby ten wątek mnie zainteresował. I pewnie wiele osób z Państwa tutaj przy okazji w sierpniu, przy okazji 13 sierpnia, włączając telewizję, widzą Państwo takie migawki z Berlina Zachodniego, kiedy młody żołnierz rzuca karabin, przeskakuje przez drut kolczasty i wskakuje do kolejki, która jedzie w Berlinie. Zadałem sobie, proszę Państwa, ten trud, żeby, i każdy z Państwa może to zrobić, żeby prześledzić losy tego żołnierza. Po początkowym czasie euforii, a mówimy o ludziach, którzy byli przez moment rozdzieleni drutem kolczastym, po początkowym takim momencie euforii ten człowiek jakby stracił punkt oparcia. Skończyło się to dla niego uzależnieniem i tak, od alkoholu, jak tutaj pan profesor podpowiada. Tak, dokładnie od alkoholu, jest sobota 17:45, więc mogę to na głos powiedzieć. No i to jego życie dosyć szybko już od tego momentu upłynęło. Chcę Państwu pokazać, że przemieszczenia się kiedyś były znacznie trudniejsze, dzisiaj są łatwiejsze, ale zawsze niosą ze sobą ten margines niepewności i trudności. Każdy z nas doświadcza różnego typu dłuższych, krótszych wyjazdów i one się na ogół wiążą z jakimiś doznaniami emocjonalnymi, a takie poważne, gigantyczne przemieszczenia, z jakimi mamy w ostatnim czasie do czynienia, też nie są wolne od tego typu przeżyć. I proszę Państwa, żeby to już zamknąć i tutaj Państwa nie zanudzać, pozwolę sobie jeszcze na koniec powiedzieć, że i to myślę, że nie będzie w żaden sposób kontrowersyjne, że dobrze by było, żeby w Polsce wreszcie taki dokument jak polityka migracyjna, założenia, określenie, czego my właściwie chcemy, jakie są nasze cele. Czy mamy cele demograficzne, czy mamy cele ekonomiczne, czy mamy cele kulturowe, jaki kierunek jest przez nas preferowany, bo może nie Ukraina, a może Białoruś, a może nie Białoruś, tylko na przykład Indie i tak dalej, i tak dalej. To wszystko, proszę Państwa, nie musi być realizowane, ale dobrze, żebyśmy byli intelektualnie na to gotowi. Inna jest nasza sytuacja, jeśli podejmujemy decyzję w sposób świadomy, będąc przygotowanymi do określonej sytuacji, a inna jest nasza sytuacja, jeśli zostajemy zaskoczeni i właściwie biurokratyczny aparat musi reaktywnie jakoś odnieść się do danej sytuacji, bo coś przecież trzeba zrobić. No i wtedy na ogół się to kończy mizernie. I wreszcie, proszę Państwa, drugi element to jest edukacja, ale w tym miejscu jakby nie muszę go rozwijać. Dziękuję bardzo.
Na wszystkich dyskusjach, których ostatnio w ciągu kilku miesięcy uczestniczę, kończy się wszystko edukacją, a właściwie jej brakiem. A to jest podstawowa sprawa. Bardzo jestem wdzięczny panu doktorowi, że zwrócił uwagę na tę złożoność problemu migracji. Mówiłem sam o tych kwestiach ekonomicznych, to się też wiąże z naszą demografią. Po prostu któryś z moich kolegów ekonomistów na tej Radzie Gospodarczej powiedział, jakby tak sprowadzić tutaj z 20 milionów młodych Chińczyków i żeby wyjechali przed 40, to właściwie mamy załatwione dobre emerytury dla całego społeczeństwa na kilka ładnych lat. Otóż tego się oczywiście nie da zrobić i poza tym otwiera to poważne problemy. Jak Państwu wiadomo, masowe migracje i w ogóle stosunek do migrantów, do obcych, do tych, którzy przyjeżdżają do nas, bardzo jest zróżnicowany w różnych krajach. No i wszyscy pamiętają sytuację we Francji, zwłaszcza te podparyskie miejscowości, gdzie właściwie część z nich jest takimi gettami dla młodych, przede wszystkim muzułmanów, ale nie tylko. I z tego wynikają bez przerwy jakieś awantury. Mało słychać na przykład, żeby w Niemczech coś takiego się działo, a migrantów tam jest ogromna ilość. Także po w dawnej Wielkiej Brytanii było długi czas, też były problemem te masowe migracje ludzi, którzy do nich przyjeżdżają, a ostatnio też udało się jakoś ten problem rozwiązać. Otóż stosunek do innych, stosunek do obcych generalnie, postawa, która jest albo życzliwa, co oczywiście nie oznacza braku rozsądku, prawda, ale życzliwość, otwartość, szukanie, co ciekawego ci ludzie mogą nam przynieść, prawda? Szukanie też właśnie tego, o czym powiedział pan, mi się wydaje, że to jest bardzo bolesny problem. Muszę państwu powiedzieć, że właściwie jeszcze w latach 90. zajmowałem się z jedną z moich koleżanek sprawą obozów dla uchodźców. Polska była wtedy w bardzo trudnej sytuacji, ale na całym świecie była symbolem zwycięstwa nad złą, nad komunizmem, nad opresją i wszyscy właściwie kochali Polskę. No i oczywiście przekonywali się, że po prostu, jeżeli w to uwierzyć, to źle to się dla wszystkich kończy. Ponieważ w praktyce polskie państwo jest nie dość, że nieprzygotowane, to po prostu niezwykle wrogo traktuje wszystkich tych, którzy chcą się tutaj osiedlić, a zwłaszcza uchodźców, na prawdziwych uchodźców, prawda? No sam przypominam sobie bardzo poważne problemy polskiego PEN-klubu, który walczył dosłownie o udzielenie prawa pobytu człowiekowi, który uciekł z Afryki, który byłby tam skazany na śmierć. Zresztą był to jeden z takich poetów. No to jest bardzo dużo takich przypadków, czy innego też deklaracje, czy innego praktyka, o czym zresztą będzie za chwilę mówił kolega Łodziński, który jest wybitnym specjalistą w tej sprawie. Ale tutaj te deklaracje pozytywne na przykład wobec przesiedleńców, to one moim zdaniem wcale niekoniecznie przekładają się na życzliwą praktykę. Ja mam takie wrażenie, może też bezpodstawne, jestem zbyt krytyczny wobec nas samych, że właściwie w praktyce ten egoistyczny stosunek to niewiele się różni w stosunku do całkiem obcych i tych naszych przesiedleńców. No, tak mi się przynajmniej wydaje, przypomnę państwu jeszcze całą historię z Czeczeńcami, kiedy świeżo pierwszy raz rządzący Rosją Putin rozpętał kolejną wojnę ze straszliwymi ofiarami. Polska była niezwykle dzielna wtedy, deklarowała przyjęcie, nawet była rozgłośnia czeczeńska przez jakiś czas nadająca. Po czym się okazało, że w tej chwili to już prawie Czeczeńców nie ma, bo wszyscy uciekli z tej Polski, bo okazało się, że na co dzień jest to mało życzliwy do nich stosunek. No i teraz zobaczymy, od czego to zależy. Jak szybko zmieniały się przynajmniej takie zewnętrzne deklaracje, to co chwytają socjologowie w swoim badaniu w stosunku do migrantów i jak wielką rolę ten sposób dyskutowania o nich, ta panika moralna, która zastępuje refleksję. Jak ich przyjmować, jaki pożytek możemy z nich mieć, co zrobić, żebyśmy i my, i oni zyskiwali na tej współżyciu. No, to jest właściwie bardzo ważna kwestia. Sławku, bardzo cię proszę, teraz ty. Dzień dobry, czy dobry wieczór. Ja chciałem po pierwsze podziękować profesorowi Krzemińskiemu za zaproszenie. Zawsze współpraca z nim jest bardzo emocjonalna. Ja się cieszę, że z Agatą Górny i Pawłem Hutem się spotykamy, ponieważ nie było okazji ostatnio... Właściwie ja o racjonalności, o emocjonalności. Właśnie chciałem, żeby były racje.
nie byli na konferencji w Poznaniu, nie widzieliśmy się, teraz jakby można. Ja będę chciał powiedzieć o pewnym szczególnym problemie dotyczącym badań opinii publicznej prowadzonych przez Centrum Badań Opinii Społecznej między majem 2015 roku a wrześniem, a dokładnie moment przeprowadzenia badania, czyli sierpień 2016 roku, czyli jakby najnowsze rzeczy, ale przedtem będę chciał powiedzieć, będę chciał nawiązać jeszcze do pewnych takich rzeczy, o których mówił Paweł Chód i Ireneusz Krzemiński. Tutaj jest jakby na tym slajdzie pokazany, bym powiedział, pewien element otwarcia wobec jakby polityki wobec uchodźczej. Warto tutaj dodać jeszcze następujące rzeczy, które jakby pokazują pewne tło, na których jakby czy rozgrywa się polityka migracyjna państwa lub też dyskusja na temat nastawień wobec przyjmowania uchodźców. Po pierwsze, jeżeli się o tym jakby mówi, to warto pamiętać, że do początku lat 90. prawo dotyczące migracji cudzoziemców czy uchodźców w Polsce nie istniało. Była ustawa o cudzoziemcach 62 roku, 15 artykułów, ale jeżeli teraz państwo by zobaczyli prawo o cudzoziemcach, o uchodźcach, o różnych formach pomocy, ono ma prawie 700 artykułów. To pokazuje pewną skalę rozwoju prawa dotyczącego jakby przyjmowania, skomplikowania migracji. To także jest pewien efekt przyjmowania regulacji unijnych. Chcę zwrócić uwagę, że w Polsce to odbywało się bardzo swobodnie i nie było pewnej dyskusji. Skala jakby tego wysiłku prawnego jest ważna. Druga rzecz. Warto pamiętać także o tym, że rozwinęła się sfera instytucjonalna dotycząca imigracji i przyjmowania uchodźców. Tego nie ma na slajdach, ale to jakby nawiązanie do tego, co mówił Paweł Chód. W tym sensie istnieje Urząd do Spraw Uchodźców, powstał specjalny Departament Polityki Migracyjnej. Tymi jakby sprawami w ramach, bym powiedział, różnych urzędów zajmują się Wydziały do Spraw Cudzoziemców. W ramach jakby powiatowych okręgów czy tam centrów pomocy w rodzinie także udziela się pomocy cudzoziemcom czy tym uchodźcom. Warto jakby o tym pamiętać, ten jakby sfera instytucjonalna też tutaj jest ważna. Trzecią ważną sferą jest także sfera programu. Paweł wspominał o programie polityki migracyjnej. Taki dokument został stworzony w lipcu 2012 roku, on został podpisany, uchwalony. Można go krytykować, chcę powiedzieć w ten sposób, że nikt nie przewidywał tego, co będzie pomiędzy 2015 a 2016 rokiem. Warto także pamiętać, że był to dokument, który oczywiście można krytykować, ale to był pierwszy dokument w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, który w pewien sposób pokazywał, w jaki sposób ma rozwijać się polityka migracyjna. Co jest ciekawą, bym powiedział, rzeczą o tym dokumencie, on jest szeroko dostępny, to po pierwsze jest takim dokumentem, który nie wskazywał na jakiekolwiek grupy imigrantów, mówił bardzo ogólnie, bym powiedział, o jakby o znaczeniu polityki migracyjnej. Jego efektem było nacisk na administrację, żeby przyjmowała kolejne rozporządzenia. Zresztą towarzyszy temu specjalna jakby konwencja wykonawcza, którym co kwartał ma się uzupełniać pewne rzeczy, ale warto pamiętać, że jednym z efektów programu polityki migracyjnej z 2012 roku jest nowa ustawa o cudzoziemcach z maja 2013 roku, która w znacznym stopniu liberalizuje, bym powiedział, przyjmowanie cudzoziemców. To warto jakby pamiętać i nawiązując nawet do Agaty Górny, te przyjmowanie na, bym powiedział, na zlecenie osób z Ukrainy, to jesteśmy jednym z niewielu krajów w Unii Europejskiej, która prowadzi taką politykę przyjmowania migrantów ekonomicznych. Warto też jakby wspomnieć o tym, jakby taką pokazywać pewien kontekst. I teraz wracając do tego, co mówił Paweł Chód, jego doświadczenie z Berlina czy profesora Krzemińskiego. Można powiedzieć w ten sposób, że polska przygoda z uchodźcami rozpoczęła się w lutym 90 roku. Ja też pamiętam jak dziś, jak w Malmę wycofali grupę, bym powiedział, imigrantów z Afryki, z Senegalu, cofnęli do Polski na promie z tego powodu, że Polska jest krajem demokratycznym. W lutym pojawił się problem radzenia sobie z uchodźcami. Przez rok 90 i do końca 91 roku radzono sobie w sposób taki, można powiedzieć, praktyczny, Czerwony Krzyż tym się zajmował. Teraz w 91 roku w grudniu została podpisana konwencja genewska o nadawaniu statusu uchodźcy i jesteśmy krajem, który wszedł w współpracę międzynarodową pod tym względem. I tu też warto wspomnieć o pewnej takiej rzeczy, która jest bardzo taką ciekawą i specyfiką polską. Polska zna dwa rozwiązania dotyczące jakby osób przyjmowania uchodźców. Prawo azylu politycznego i prawo uchodźcze. Prawo azylu politycznego istniało w Polsce do 1989 roku, istnieje do tej pory. Azyl polityczny, dzięki azylowi politycznemu przyjmiliśmy uchodźców z Grecji, uchodźców z Chile, czy też pewnych krajów arabskich w latach 80. Warto jakby pamiętać o tym, to była decyzja zawsze jakby
polityczna państwa. W przypadku konwencji genewskiej warto pamiętać, że te decyzje zawsze podlegają pewnej kontroli międzynarodowej. Te papiery, administracja współpracuje z pełnomocnikiem, czy też z przedstawicielem Wysokiego Komisarza do Spraw Uchodźców. W tym sensie jest czymś zupełnie jakby innym, o innej zupełnie jakości. Warto jakby o tym pamiętać. Agata Kurny powiedziała, ile tych wniosków było, ile bym powiedział zostało przyznanych. Polska raczej była traktowana jako kraj przejściowy, tranzytowy do innych krajów. O tym właściwie decydowały dwie rzeczy. Rynek pracy, trudności w adaptacji na rynku pracy, czy w ogóle w Polsce, oraz brak większych społeczności. To jest jakby tym elementem, który jakby utrudnia nadal jakby imigrację. Ale ważna inna jest rzecz. Sprawy cudzoziemców, migracji, polityki migracyjnej czy uchodźców praktycznie nie były do 2015 roku żadnym problemem politycznym. Człowiek marzył o takiej rzeczy, żeby raz w Sejmie porozmawiano o tym. I rzeczywiście porozmawiano 16 września 2015 roku, ale w zupełnie innym kontekście. To było jedno zdumienie, jak się patrzy, bym powiedział, na doświadczenia polskie, że właściwie sprawa migracji ekonomicznej, oczej nie budziła różnic politycznych. To były żadne dyskusje parlamentarne przy przyznawaniu, przy uchwaleniu kolejnych ustaw. To była bardzo mechaniczna lub też administracyjna rzecz. Warto jakby też jakby ten element wspominać, gdyż to, co się teraz zmieniło, to stało się znaczne upolitycznienie jakby tej sprawy polityki migracyjnej i uchwalania ustaw. Tutaj 2000-2010 rok, chcę powiedzieć, że dwie duże fale uchodźców z Czeczenii, one w ogóle nie zostawiły żadnego śladu, właściwie nie było żadnego problemu. Ten element jakby doświadczenia historycznego, mały naród walczący o niepodległość, doświadczenia historyczne Polski, jakby bardzo duża pewnego rodzaju otwartość. Były oczywiście pewne konflikty, Góra Kalwaria czy Łomża, zdarzały się takie rzeczy, ale to były raczej jakby rzeczy incydentalne, co nie znaczy, że były one jakby bez znaczenia. Ten problem także, czy problem uchodźstwa, nie był problemem także medialnym. Właściwie, jeżeli ktoś szuka, co było medialne w okresie ostatnich tam do lata 2015 roku z perspektywy uchodźców tematem medialnym, to były dwie sprawy. Wspomniany poeta Simon Moll, kto pamięta Simona Molla, bo i co, tak, dokładnie, tak, dokładnie. I druga rzecz, to była sprawa Czeczenki, która przekraczała granicę ukraińsko-polsko-słowacką w Bieszczadach, została znaleziona przez Straż Graniczną. To wywołało nie falę odrzucenia, to znaczy falę ogromnego współczucia. To były dwa efekty medialne, które właściwie można odkryć. No jeżeli Państwo spojrzycie, od 92 roku próbowano robić badania opinii publicznej na temat stosunku do uchodźców. To jest taka, bym powiedział, przyjęta terminologia. Ja tylko chcę powiedzieć, że między 92 a 2008 rokiem mamy niezwykłe, raczej pozytywne nastawienia, jak się patrzy z dnia dzisiejszego wobec uchodźców. Chcę zwrócić uwagę na to. W długim okresie czasu, 92-2008 rok, po 2008 roku do 2015 roku nie znalazłem żadnych badań opinii publicznej dotyczących nastawień wobec uchodźców, dopiero w 2013 roku, to proszę zwrócić uwagę. Już mówię do mikrofonu. To proszę zwrócić uwagę na 2008 rok. 48% pozwoliłaby Polakom, 48% badanych Polaków pozwoliłoby uchodźcom osiedlić się w Polsce na dłuższy czas. Osiedlić się na stałe 19%. Później jakby takie, bym powiedział, reakcje odrzucenia wysyłać z powrotem do państw ich pochodzenia 9%, do innych krajów 8%, zostawić ich samym sobie 4%. Oczywiście można dyskutować, czy to jest dobrze, czy to jest źle. Chcę tylko zwrócić uwagę na pewien element proporcji. Około 2/3 Polaków raczej nastawia się pozytywnie wobec uchodźców. Warto jakby o tym jakby pamiętać. Jak czasami się mówi, że Polacy zawsze byli nastawieni wobec źle uchodźców, tak nie jest. To, co mamy, bym powiedział, w świetle archiwum badania opinii publicznej, pokazuje nam raczej umiarkowanie pozytywny stosunek wobec uchodźców, co jeszcze jakby z bardziej pogłębionych badań wynika, że to nie ma być wysiłek społeczny pomóc na rzecz uchodźców, lecz raczej Polacy widzieli, że to jest obowiązek państwa. To jest też ważna taka rzecz. No i nadchodzi maj 2015 roku. To też jest taka ważna rzecz, bo w czerwcu 2015 roku Centrum Badania Opinii Społecznej opublikowało dwa piękne raporty, które są ogólnie dostępne. Pierwszy dotyczący nastawień wobec uchodźców, a drugi wobec wielokulturowości. W maju 2015 roku ciepło, ładnie, wiosna, było bardzo pozytywne nastawienie wobec uchodźców. To nie znaczy, bym powiedział, że ono było super i tak dalej, ale w stosunku do tego, co teraz jest, to było raczej
raczej bym powiedział, raczej otwarcie pozytywne z tym, co się działo. Ja tutaj nie zamieściłem slajdu dotyczącego badań z maja, dotyczącego wielokulturowości, które stało się teraz takim słowem, bym powiedział, raczej nieprzyjaznym, ale jeżeli Państwo sięgniecie do badań z maja 2015 roku dotyczącego nastawień wobec migracji, 61% Polaków mówi pozytywnie na temat obecności imigrantów, że wzbogacają. Oczywiście Polacy bardzo umiarkowanie patrzą na imigrację i jeżeli można pokazać pewien dyskurs społeczny na ten temat, to mówią w ten sposób. Wzbogaca to kulturowo, wzbogaca to gospodarkę, ale stanowi zagrożenie indywidualne. To też jest ważny element, który być może pojawi się w tych interpretacjach. Patrzymy na maj. Mamy maj 2015 roku, 14% powinniśmy ich przyjmować, 58% powinniśmy ich przyjmować czasowo, 21% nie, Polska nie powinna przyjmować uchodźców. Mamy sierpień i wrzesień. To jest pierwsze takie doświadczenie medialne, które znamy z telewizji, dotyczące co się działo na Węgrzech, na Bałkanach, jakby przechodzenie tych uchodźców. Następuje pewien spadek. Widać już po prostu tutaj wyraźne zmiany opinii publicznej. W przypadku jakby decyzji negatywnej z 21% do 40%. To jest raczej rzadka rzecz w takich badaniach opinii społecznej, że następuje pewna radykalna zmiana. Popatrzmy na grudzień 2015 roku. To jest pewnego rodzaju z tej perspektywy bardzo historyczna zmiana, bo wtedy ponad połowa opinii publicznej polskiej jest przeciwna przyjmowaniu przeciwna przyjmowaniu uchodźców. Mamy to, jak Państwo zobaczycie, do końca, bym powiedział, sierpnia 2015 roku, tak już pozostaje. To już się zmienia. Oczywiście, jeżeli Państwo patrzycie na to, to warto także popatrzeć na to coś takiego. Zadane pytanie brzmiało, czy Pani zdaniem Polska powinna przyjmować uchodźców z krajów objętych konfliktami zbrojnymi? Nie ma tutaj żadnego odniesienia geograficznego, etnicznego, narodowego. To jest bardzo ogólne pytanie. Mamy tutaj, ale jeżeli się porówna te wyniki z pewnymi wydarzeniami, staje się jasne. Dlaczego w grudniu 2015 roku następuje ogromny spadek? Atak terrorystyczny w Paryżu. Jedziemy do kwiecień 2016 roku, kiedy następuje kolejny bardzo negatywny skok nastawień negatywnych wobec uchodźców. 61% jest przeciwnych przyjmowaniu uchodźców, czyli można powiedzieć blisko 2/3. To jest efekt tego, co się stało w marcu w Brukseli. Patrzymy także na sierpień 2016 roku, mamy raczej kontynuację niż jakby pewną zmianę. Chcę zwrócić uwagę na pewną taką rzecz. To jest pewna rzecz niezwykła z badania opinii publicznej, gdzie następuje pewne radykalne odwrócenie pewnego trendu. Coś, co było przez długi czas raczej umiarkowane, raczej pozytywne, w pewnym momencie się odwraca. Także będę starał się pokazać, że odwracają się także ludzie, którzy głosują na nie. Zmienia się to pewien także skład demograficzny. Jeszcze taka z takich rzeczy dotyczących jakby pewnych ocen demograficznych. Po pierwsze, to jest taka ciekawa rzecz, że zazwyczaj te decyzje czy opinie na temat uchodźców nie są opiniami abstrakcyjnymi, lecz ludzie deklarują w badaniach, że raczej są dobrze poinformowani. To jest rzecz, która była powszechnie znana. Kryzys jakby migracyjny czy stosunek do uchodźców. To była sprawa publiczna. Pewne zróżnicowanie. To, co jest, bym powiedział, najbardziej zaskakującym wynikiem, także dyskutowane po wynikach parlamentarnych 2015 roku, młodzi wyborcy. W naszym wypadku młodzi ludzie. W badaniu CBOS-u z maja 2015 roku to starsi byli najbardziej nieprzychylni uchodźcom. Od lata 2015 roku do dzisiaj to młodzi do 25 roku życia wykazują najbardziej odrzucające nastawienie wobec przyjmowania uchodźców. To jest ciekawa rzecz. To jest pewien ten element dyskusji, dlaczego tak to się stało. Zwracam uwagę także, że to odbija się w przypadku także dyskusji na temat elektoratu i tak dalej, ale zwracam uwagę, bo to jest coś nowego i coś jakby bardzo niezwykłego. Inna taka, bym powiedział, rzecz, kwestia wykształcenia, kwestia wysokości dochodów. Tutaj widać, że ludzie z wyższymi dochodami, z dużym bezpieczeństwem socjalnym, mieszkańcy w dużych miastach raczej głosują za, czy wybierają przyjmowanie uchodźców, niż raczej są przeciw. Ważnym elementem jest także to, że pojawiły się także podziały polityczne. Ludzie, nazwijmy to, o bardziej lewicowych czy bardziej centrowych sympatiach politycznych raczej będą optować za przyjmowaniem uchodźców, raczej o prawicowych będą głosować przeciwko. Chcę zwrócić uwagę, że sprawa, która nie była polityczna, stała się bardzo widoczna w elektoratach partyjnych. Jeszcze taka rzecz dotycząca pewnej nowości, którą też jest bardzo taką ważną rzeczą, o której warto tutaj wspomnieć, dyskusję.
Były oczywiście dyskusje medialne, ale to, co jest bardzo ważną rzeczą i także pokazuje znaczenie to, co powiedział profesor Krzemiński jakby na temat zjawiska paniki migracyjnej czy paniki moralnej, to jest rola internetu. Ogromna część dyskusji nie odbywa się w mediach, lecz w społecznej jakby komunikacji. Internet stał się tutaj czymś bardzo ważnym i wpisy dotyczące jakby stosunku uchodźców czy dotyczące artykułów bardzo pokazują, jakie jest nastawienie. Próbowano jakby pokazać pewną skalę i Państwo tutaj widzicie, że powyżej 80% tych wpisów raczej ma negatywny stosunek. Można powiedzieć w ten sposób, ta mowa nienawiści, która pojawia się w internecie, łatwiej ją wyrażać, ponieważ to jest raczej bardzo anonimowe, jest tutaj się pojawiła i ma pewne znaczenie dla jakby trwałości tego zjawiska. Kolejny taki element jeszcze dotyczący tego nastawień wobec uchodźców. To nie jest tylko, można powiedzieć, problem, czy my chcemy przyjmować uchodźców, czy też nie. To stał się także bardzo poważny problem europejski, czy problem współpracy w ramach Unii Europejskiej. Ja nieprzypadkowo na początku powiedziałam, że ten rozwój prawa i polityki migracyjnej w Polsce był w dużym stopniu jakby elementem współpracy europejskiej, to nie wywołało żadnych problemów. Tutaj Państwo widzicie, że wyniki badania opinii publicznej pokazują, w jaki sposób Polacy mają negatywny stosunek wobec relokacji uchodźców. Nie będę wchodził w pewien kontekst polityczny, chcę tylko powiedzieć o czymś takim. Po pierwsze, ten problem relokacji uchodźców był przedmiotem debaty sejmowej. To była pierwsza ogromna debata sejmowa, zresztą setna w poprzedniej kadencji Sejmu, poświęcona jakby migracji, gdzie kwestia przyjmowania lub też nieprzyjmowania 7 tysięcy uchodźców stanowiła jeden z ważniejszych problemów. Był projekt specjalnego referendum, które będzie jutro na Węgrzech, dotyczący jakby stosunku do uchodźców. Ten projekt był tutaj ruchu Kukiz 15. On nie jest jakby tutaj dalej realizowany, ale 1 kwietnia 2016 roku jakby została przyjęta specjalna uchwała Sejmu dotycząca jakby sprzeciwu jakby udziału w tej relokacji uchodźców. Chcę zwrócić uwagę, że ten problem, który Państwo widzicie, jakby badanie opinii publicznej, ten europejski, jest także problemem jakby i uchodźczym, i politycznym. Jeszcze jedna taka rzecz. To jest ten problem, który się pojawił jakby częściowo w przypadku stosunku do uchodźców. Zwróciłem uwagę w pierwszej tej tabeli dotyczącej, że tam nie ma w stosunku do uchodźców pewnego kontekstu geograficznego czy etnicznego. Tutaj proszę zwrócić uwagę, że w przypadku przyjmowania uchodźców z Ukrainy raczej mamy pozytywny stosunek. To znaczy bardzo rozróżniamy, kogo chcemy, kogo nie. Ale proszę zwrócić uwagę na wyniki z sierpnia 2016 roku. One są gorsze od tych wyników, które były w sierpniu 2015 roku. Tu też następuje pewna zmiana. Nie wiem, w jaki sposób wytłumaczyć, bo to są jakby tam skoki 2-3%, ale to jest coś takiego, że po roku się pewne rzeczy zmieniły. No i teraz jakby największe mądrzenie, dlaczego tak jest. Też tego nie potrafię wytłumaczyć. Tu oczywiście można sięgać do różnych rzeczy, ale można powiedzieć o pewnych takich sprawach. No pierwsza taka sprawa, że być może o naszym stosunku do uchodźców i generalnie cudzoziemców decyduje przede wszystkim brak bezpośredniego własnego doświadczenia na ten temat. To jest ogrom badań, bym powiedział, na ten temat. Tutaj w przypadku Uniwersytetu Warszawskiego Centrum Badań nad Uprzedzeniami jest tutaj jakby najważniejsze. Można powiedzieć w ten sposób. Te osoby, które mają czy poznały kogoś bezpośrednio z uchodźców czy też migrantów, mają większą empatię, mają większe zrozumienie i raczej wyrażają się życzliwiej na temat stosunków. Chcę zwrócić uwagę, jeżeli byśmy z tej perspektywy popatrzyli na takie dane. Wedle spisu powszechnego 2011 roku mamy w Polsce 55 tysięcy stałych rezydentów, cudzoziemców żyjących na stałe w Polsce. W 2015 roku 66 tysięcy. Ile to jest? 0,1%? 0,2% populacji społeczeństwa polskiego. Proszę zwrócić uwagę na ten element. Też to jest taka ciekawa rzecz. Być może jedna ze sposobów interpretacji powinna iść w tym kierunku, że brakuje nam pewnego wykształconego kompetencji, dialogu jakby dotyczącego zrozumienia. Nie będę wchodził w kompetencje psychologów i tak dalej, ale zwracam uwagę na ten element braku, można powiedzieć, bezpośredniego czy żywego doświadczenia pod tym względem. Druga rzecz. Tutaj profesor Krzemiński użył takiego sformułowania panika moralna. Z perspektywy teorii socjologicznej, czy w ogóle socjologii, to pojęcie pojawiło się w socjologii brytyjskiej w latach 70., kiedy w przypadku badań przestępczości nieletnich, że media jakby tworzyły pewien obraz zjawiska, który był bardzo spotęgowany. Młodzi naruszają pewne główne normy, piszemy o tym, to tworzy się, bym powiedział, naruszenie jakby głównych norm społeczeństwa, tworzy się, można powiedzieć, pewna atmosfera społeczna, która niewiele ma wspólnego z realną sytuacją. I chcę zwrócić uwagę, to, co jest bardzo istotną sprawą, to jest problem
liderów opinii czy też mediów. O tych dwóch rzeczach chciałbym powiedzieć. To, co jest ciekawą rzeczą, jeżeli patrzy się na media i to będzie wpisy w internecie, jakby media, to media informowały o kryzysie czy o uchodźcach tylko z perspektywy zagrożenia, terroryzmu, nielegalności. Nikt nie mówi, bym powiedział, na przykład o pewnych sukcesach w integracji, o pewnych doświadczeniach pozytywnych Polski i tak dalej, i tak dalej. Chcę zwrócić uwagę, ten element, jeżeli połączymy brak żywego doświadczenia czy kompetencji w radzeniu sobie z uchodźcami, czemu się trudno dziwić, w połączeniu, bym powiedział, z pewną jednostronnością ujmowania jakby problemu uchodźczego, pokazuje nam o tym, jak media weszły w świadomość, zaczęły do pewnego stopnia tworzyć. Chcę zwrócić uwagę, jeżeli mówimy teraz o uchodźcy, to kiedyś uchodźca, właściwie to w tych badaniach lata 90. do okres dekady lat 2000. to był problem humanitarny. Teraz uchodźca, to można powiedzieć w ten sposób, pochodzi z krajów Bliskiego Wschodu, czy też Afryki, jest zazwyczaj młodym mężczyzną, jest zazwyczaj jakby nielegalnym, bym powiedział, osobą, która pragnie lepszego życia i jest oczywiście wyznawcą islamu i tworzy poczucie zagrożenia jakby terrorystycznego. Zwracam na ten uwagę, na jakby zbudowanie, jak się mówi o tym dyskursie jakby prowadzonym, ten dyskurs ma bardzo wyraźne jakby znaczenie z perspektywy jakby do określenia tego obrazu uchodźcy. Chcę także bardzo ważną rzecz powiedzieć, to jest taka niezwykła sprawa i z perspektywy, bym powiedział, śledzenia polityki migracyjnej czy doświadczeń w zakresie polityki migracyjnej, to bym podkreślił jedną rzecz. Polityka migracyjna i cudzoziemcy czy polityka uchodźca w ogóle nie była tematem politycznym. Teraz, jak się patrzy, bym powiedział, na wypowiedzi polityków, ministrów i tak dalej, to stał się bardzo ważnym elementem politycznym. Wypowiedzi na temat multikulti i tak dalej, abstrahując na ile to jest, będzie wypowiedź publicystyczna i na ile wypowiedź oficjalna, pokazuje nam to, że raczej stosunek do migracji i uchodźstwa stał się elementem wyolbrzymiającym, podkreślającym różnice polityczne, niż, bym powiedział, problemem, którym powinno państwo w imię interesu własnego czy dobra wspólnego działać. Zwracam uwagę na to, gdyż to jest ogromna zmiana, jak się patrzy w stosunku, bym powiedział, do lat poprzednich. No i oczywiście problem, bym powiedział, możliwości wyjścia z sytuacji. Wspominał o tym Paweł Huty i Agata Górny. W jaki sposób można się przeciwstawić? No oczywiście to ma się pewne tutaj doświadczenia. Doświadczenia dotyczą Podkowy Leśnej i wytworzenia, bym powiedział, dobrej atmosfery wokół Centralnego Ośrodka Recepcji Uchodźców. Nie było problemów w Łomży, gdzie po pewnych jakby 2011-2012 roku jakoś, bym powiedział, sytuacja została jakby rozwiązana. Chcę zwrócić uwagę na temat roli organizacji pozarządowych, tworzenia, bym powiedział, pewnego bezpośredniego doświadczenia czy takich możliwości poszukiwania, i to jest bardzo ważna rzecz, analogii historycznych, które by dawały, bym powiedział, możliwość, że my też byliśmy uchodźcami i zwrócenie uwagi także na doświadczenia innych. Warto także zwrócić uwagę na coś, co jest bardzo ważne i z perspektywy socjologii i psychologii liderów opinii. O politykach już mówiłem. Warto także zwrócić na temat ewolucji przedstawicieli kościołów. W przyszłym tygodniu będzie tydzień uchodźczy w Warszawie, w którym jakby nie tylko kościół katolicki, ale także kościoły protestanckie. Warto także zwrócić uwagę, że koniec czerwca czy początek lipca stanowił pewną zmianę także w widzeniu hierarchii kościelnej w Polsce wobec problemu uchodźczego. Oczywiście wizyta papieża tutaj miała decydujące znaczenie, ale to nastąpiła pewna zmiana po długim okresie jakby milczenia. No i oczywiście także pewien problem ekspertów, którzy też tutaj są ważni, i pewien problem, to co mówiła Agata Górny na temat pewnego racjonalnego dyskursu na temat migracji. I na tym dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, mam jeszcze kilka uwag, bo wydaje mi się, że bardzo ważne jest powiedzenie jeszcze jednej sprawy. Dodam do tego, o czym mówił profesor Łodziński, że według tego samego ośrodka badawczego, czyli CBOS-u, w tej chwili stosunek do wszystkich innych, sympatia do wszystkich innych narodów niemal do wszystkich zmalała. Jeżeli u niektórych wzrosła, bo się podnieśli, że tak powiem, wyżej w hierarchii, to wzrosła o znacznie mniej niż przedtem bywało, że ci, którzy się przenosili na wyższe pozycje z tej listy narodów, o które pyta CBOS, to było. To jest bardzo ciekawe zjawisko i ja bym to jednak wiązał, zajmując się tym właściwie od początku naszej transformacji, stosunkiem do innych narodów, stereotypami narodowymi, stosunkiem antysemityzmem, ksenofobią. To się wiąże oczywiście z siłą ideologii narodowej.
ideologii narodowej rozumianej jako szowinistyczne, czy jak ja to lubię to nazywać, apologetyczny stosunek do własnego narodu i budowanie obrazu Polaków jako tych, którzy mają być lepsi, w ogóle są lepsi niż inni, co zresztą bardzo ładnie z innych badań też wynika, prawda? Jak porównamy badania z 92, 2002 i 2012 roku, to okazuje się, że odsetek tych, którzy uważają, że Polacy jako naród mają więcej cech pozytywnych niż inne, wzrósł. Więc to jest bardzo tutaj znaczące. Ale też bardzo ciekawe, tutaj nie powiedział profesor Łodziński o regionalnym zróżnicowaniu w stosunku do migrantów i uchodźców. To jest fascynujące, bo okazuje się, że ci, którzy tak naprawdę sami byli migrantami i uchodźcami, na przykład cała północno-zachodnia część Polski, że tam stosunek do uchodźców jest znacznie bardziej pozytywny niż w innych częściach kraju, zwłaszcza w Małopolsce czy w Lubelszczyźnie. To jest bardzo znaczące, prawda? Jednak okazuje się, że przynajmniej w niektórych momentach doświadczenie własne wpływa na ten stosunek do obcych. Ale wydaje mi się, że ta ideologia jest tutaj ważna, bo wiadomo, że no, tutaj islamofobia, znowu socjologowie używają takiego trochę dziwnego pojęcia na opisanie wrogości wobec islamu, ale to jest coś, co pokazuje, że lęk i wrogość są ze sobą nierozerwalnie niemal związane. Prawda? Tak jak jest homofobia, prawda? Tu się lękamy tych okropnych zboczeńców, prawda? W związku z tym ich trzeba ich walnąć w łeb, prawda? To tak tutaj mamy dokładnie taką samą konstrukcję. Otóż to jest też bardzo ciekawe, że te negatywne postawy wobec inności, wszystkie, każde inności, gwałtownie spadają, kiedy znamy kogokolwiek innego. Zresztą w CBOS-ie są takie badania, które pokazują o tej wielokulturowości. Profesor Łodziński, prawda, i tak trochę mówił dłużej, ale z powodu dyscypliny czasowej tego nie ujawnił. Jeżeli znamy jakiegoś obcokrajowca, to okazuje się, że nasz stosunek do migrantów, do uchodźców i migrantów, również zarobkowych, natychmiast się zmienia na bardziej pozytywny. To jest bardzo interesujące, bo to otwiera przed nami też takie ważne pytanie. Jak powinniśmy teraz o tym myśleć i co my, jako obywatele, co państwo siedzący na tej sali, powinni sobie przemyśleć sami, prawda, żeby sprostać dwóm wyzwaniom, mówiąc szczerze, pewnemu moralnemu zobowiązaniu, którego zwłaszcza my Polacy powinniśmy odczuwać wobec tych, którzy uciekają tutaj z Syrii, uciekają z tego Bagdadu, którym bez przerwy wybuchają bomby, którzy uciekają z Afganistanu, gdzie talibowie dochodzą do władzy i powinniśmy ich lepiej rozumieć, prawda? I że tutaj życzliwość i zainteresowanie powinno przeważać nad lękiem i obawami. Nie oznacza to, że mamy ich od razu przyjmować, prawda, bezkrytycznie, ale budować jakby porozumienie, spróbować ich włączyć w nasze życie zgodnie z tym, co swego czasu hasłem, które rzucił i papież Franciszek, i arcybiskup Gądecki, prawda, o przyjmowaniu w lokalne społeczności, poszczególnych rodzin, żeby nie budować znowu takich gett, jakie mają we Francji. Co państwo na ten temat mają do powiedzenia? Zresztą ja myślę, że nasi dyskutanci też będą mieli coś ciekawego do powiedzenia jeszcze. Proszę bardzo, teraz oddaję głos państwu jako publiczną. Bardzo dziękuję. No cóż, ja odwołam się do historii i niezbyt dobrze pamiętam. W momencie, kiedy otwierały się rynki pracy niektórych państw, one w pewnym momencie, na początku, Wielka Brytania, ile dobrze pamiętam, Niemcy, swój rynek pracy dla Polaków zamknęły te państwa, prawda? Chciałbym się dowiedzieć... Wręcz odwrotnie. Wielka Brytania była jednym z kilku krajów, jeszcze Irlandia tam była, chyba tylko trzy inne były, i Szwecja, które od razu otworzyły rynek pracy dla Polaków. Dzięki temu zyskały kilkadziesiąt ładnych miliardów funtów, co spowodowało, że Niemcy skróciły okres tego niezamkniętych granic co rok. Tak jest. Aha, no dobrze, to zrozumiałam. Dlaczego w takim bądź razie takiej samej zasady działania nie... Nasz kraj w stosunku do
do innych społeczeństw Europy nie zastosował takiej metody? To jest jedno moje pytanie. Natomiast drugie, no cóż, proszę Państwa, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Jeśli w naszym kraju dzieje się źle i czujemy się zagrożeni, no to i źle patrzymy się, odbieramy wtedy migrantów. No, to jest współzależne pomiędzy sobą, prawda? Sytuacja nasza w naszym kraju jest bardzo zła. Właściwie nie wiadomo, czy osoby przybywające do naszego kraju powinni mówić w języku polskim, czy może w swoim narodowym. Nie rozumiemy, co mówią, w jaki sposób się komunikują z nami, co o nas myślą i tak dalej. To powoduje konflikty, nieprzyjazne gesty, stres przede wszystkim we własnym kraju, niepokój i nie tylko spowodowany tym, że może wybuchnąć bomba. Po prostu boimy się o swoje, o swój byt we własnym kraju. Bardzo często jesteśmy przez obcokrajowców w różny sposób ośmieszani. Dziękuję bardzo. Może zrobimy tak, że najpierw taką serię pytań, a później. Ja bym chciała też właśnie do tego końca, który pani powiedziała przed chwileczką, dołączyć się. Często bywam za granicą i obserwuję, jak to wygląda, szczególnie w Niemczech, jak sobie oni radzą z emigrantami i nie do końca jest to dobrze zorganizowane. U nas jest generalnie bałagan, a zdając sobie z tego, że jest bałagan, pewno nasze społeczeństwo po prostu nie wierzy naszym rządzącym, że sami ze sobą sobie nie możemy poradzić, więc jeżeli jeszcze ktoś do nas przyjdzie, będzie to po prostu dodatkowe obciążenie. Myślę, że należałoby to naprawdę przemyśleć. Dzisiaj za granicą ludzie, którzy witali uchodźców, jakby są już sceptyczni, ponieważ sprawy nie są jakby do końca rozmyślnie załatwiane. To wszystko jest jakby na żywioł. I dlatego pewno nasi obywatele głosują tak, jak głosują. Ja chciałem nie tyle zapytać, co podzielić się takim spostrzeżeniem, że mnie się wydaje, że w wyniku tego, co między innymi, co pan powiedział, że przesunięto, co się nie zdarzyło na świecie, kraj o kilkaset kilometrów i zrobiono z wymieszanego etnicznie absolutnie jednorodny, to do 90. lat wyrosło kilka pokoleń ludzi, którzy w zasadzie nie mieli powodu poznać obcych. Ja urodziłem się w 50. latach, maturę pisałem w 70. I mam kolegę, który wylądował w Berlinie w 80 roku, czy tam 81. Rozmawiałem z jego córką. To jest Polak. On nie został Niemcem, jest Polak, ale mieszka na stałe w Berlinie. Rozmawiałem z jego córką, jak była licealistką i sobie uświadomiłem, że ja do matury w żadnej ze szkół, ani w podstawowej, ani w średniej, nie miałem wśród współuczniów obcokrajowca. A ona miała na swoim roczniku, jak były 4 czy 5 klas, i rozmawialiśmy o tym, to mówiła, że chyba w dwóch klasach jest przewaga Niemców. A reszta są zupełnie, jak pytałem, ilu ma niemieckich kolegów czy koleżanek w klasie, to powiedziała, że są 3 osoby. Oni od, nie wiem, te inne kraje w Europie od dawna żyją widząc obcych. Myśmy przez 2 pokolenia nie widzieli i teraz musimy się chyba od nowa nauczyć. Ja nie wiem, jak to zrobić, ale wydaje mi się, że to jest bardzo istotny element, to ta nieznajomość po prostu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tak, rzeczywiście Niemcy mają, że tak powiem, duży konglomerat różnych narodowości u siebie, ale myślę, że to jest związane też z ich historią,
która jakby już wcześniej pozwoliła im przyzwyczaić się do tego, że mają dookoła siebie ludzi innych i muszą z nimi żyć i to w zgodzie. Oni cały czas korzystali z niewolników, z ludzi, którzy im pomagali. Trzeba chyba się cofnąć w ogóle do Cesarstwa Rzymskiego Narodów Niemieckich. Ja tylko chciałem panu odpowiedzieć również powołując się na osobiste doświadczenie, bo ja akurat chodziłem do szkół na tak zwanych ziemiach zachodnich, w Jeleniej Górze i w Żarach w latach 45-57. To są te regiony północno-zachodnie, które wspominał profesor Krzemiński, że tam procent sympatii jest największy. Ale dlaczego? Nie tylko dlatego, że tam byli sami przesiedleńcy. Ja w swojej klasie szkolnej miałem Polaków, ale zewsząd, z Rumunii, z Ukrainy, Polaków pochodzenia żydowskiego, pełny przegląd historycznej Rzeczpospolitej siedział w jednych ławkach, w jednej klasie i to nie było tam nadzwyczajne. Coś z tego widocznie zostało. Byli również Grecy. Byli również Grecy. Tak. I Greczyni. Zwłaszcza na Dolnym Śląsku. Może jeszcze jakieś pytanie? Już nie będę mówił, że na przykład ja w Gdańsku w szkole miałem dwóch kolegów tatarskiego pochodzenia. Polskich Tatarów oczywiście. Proszę Państwa, jestem z południa Polski. Chodziłam do szkoły i z dziećmi Żydów, i ze Słowakami. Myślę, że z potomkami Węgrów, bo niedaleko była Orawa. Przez całą młodość pracowałam na Węgrzech i to jest mój drugi kraj. Nigdy bym tam nie została z powodów ekonomicznych, ponieważ moją ojczyzną jest Polska. No i dlatego nie jestem emigrantką. Natomiast chciałam powiedzieć, że obecnie jestem nauczycielką, uczę bardzo wiele dzieci, najróżniejszych. Od niektórych dowiedziałam się, kto to Awicenna i zaczęłam czytać. Od dzieci wietnamskich nauczyłam się tego, że są nie nader pracowite, nie ma takich dzieci w Polsce. No, szalenie szanuję Ukraińców, Rosjan i myślę, że powinniśmy powiedzieć tak emigrantom. Bardzo pani dziękuję za ten głos, bardzo miły. Czy jeszcze? No, ale proszę państwa, skłaniałbym się ku temu, żeby państwo najpierw jednak zadali pytania naszym panelistom i tam trochę ich tak pocisnęli. Ja mieszkałem 2 lata w Libii, będąc na kontrakcie. Miałem kontakty z Libijczykami i nie mam złych wspomnień, wprost przeciwnie, miałem bardzo dużo dobrych wspomnień. Jak znajomi przyjechali do Polski z Libii, to nie po to, żeby zostać, tylko odwiedzili i wracali, bo warunki mieli wystarczająco dobre, żeby nie mieli takiej potrzeby. W tej chwili z Libii bardzo dużo ludzi wyjechało i nadal wyjeżdżają. I zupełnie inna sytuacja jest. Jeżeli chodzi o warunki w Libii, mogłem jeździć bezpiecznie. Jechałem sam ponad 1000 kilometrów, nic mi nie groziło. W tej chwili w Libii ludzie boją się wyjść z domów, bo walki są na taką skalę prowadzone, że praktycznie nie mają warunków do życia. No właśnie, to jeszcze jedna ilustracja, która pokazuje, że nasz obraz tych imigrantów, a zwłaszcza uchodźców, jest całkowicie zafałszowany przez złe emocje. Ja mam taką uwagę, jeśli można, i jednocześnie pytanie. Zdarzenia niewłaściwego odnoszenia się, prześladowania wręcz ludzi, niekoniecznie uchodźców, wystarczy inny kolor skóry i inny język. Nie tylko, że muszą głęboko zawstydzać, ale muszą w najwyższym stopniu niepokoić. Czy państwo widzicie związek między tworzeniem mitu wielkiej Polski, nieskazitelnej, i dawaniu pierwszeństwa nosicielom takich idei głośno pod sztandarami z ogolonymi głowami, niosącymi ideę pokoju, przeciwnie niż inne grupy, które są tak agresywne, że może 11 listopada
dojść do zamieszek, czego się obawia przedstawiciel rządu. Czy państwo widzicie jakikolwiek związek między natrętnie dominującym przekonaniem o wyjątkowości i należnym Polakom i Polsce wszystkim absolutnie prawom, a zdarzeniami, których jesteśmy nie tylko głęboko zawstydzonymi, ale przede wszystkim bardzo głęboko zaniepokojonymi obserwatorami. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Myślę, że może teraz damy głos naszym... Ja mam pytanie. Pytanie do, szczególnie do pana, który mówił o konieczności posiadania polityki migracyjnej przez państwo i o tym, że ta polityka powinna zawierać te dwa elementy. Politykę dotyczącą emigracji i imigracji. Jestem w stanie sobie wyobrazić mniej więcej, co mogłoby być w tej części dotyczącej imigracji, jak chcemy to kontrolować, jakich imigrantów potrzebujemy, w jaki sposób sobie to planować. Co pana zdaniem powinna obejmować ta druga część poza, ta część dotycząca polityki emigracji danego państwa, Polski w tym wypadku, w jaki sposób, poza oczywiście takimi ogólnymi hasłami typu stwarzajmy młodym lepsze warunki, żeby z Polski nie wyjeżdżali, tak? Jakie elementy w takiej polityce pana zdaniem powinny się znaleźć? Ja wiem, że stwarzanie komisji... I też szefowa tego festiwalu. Że stworzenie komisji i komitetów jest według Parkinsona nie najlepszą drogą do załatwiania czegokolwiek, ale pytanie moje dotyczy tego, co się stało w Gdyni, to znaczy powołania specjalnego zespołu składającego się go wyłącznie z emigrantów, żeby pokazać problemy i żeby zastanowić się, co z nimi zrobić. Czy to jest jakaś droga? Bardzo dziękuję. Oddaję głos naszym teraz panelistom. Kto z państwa najpierw? Przypomnę pytania generalnie. Czy to rzeczywiście ten byt naszego kraju to zagrożony, kiedy inni będą? Jak to jest z tymi migrantami? To się wiąże z tymi konkretnymi pytaniami zresztą na końcu. No, dwie kwestie. No aha, jeszcze kwestia tego złego stosunku do obcych. Czyli to, na ile ta apologetyczny stosunek do własnego narodu nie zmienia ksenofobicznie postaw wobec innych. Kto najpierw? W kolejności. Pani doktor, pan? Pani? Ale no nie chcę teraz. To się włącza, tak? Dobrze, tematów jest sporo. Może zacznę od tego, od tej kwestii dotyczącej tego, ktoś nawiązał do tego, że bałagan związany z procedurami uchodźczymi trochę przeraża Polaków co do tego, co mogłoby się dziać w Polsce, jeżeli byśmy przyjęli uchodźców większej ilości osób. I rzeczywiście wydaje mi się, że to jest dosyć istotny głos w tym sensie, że jednym z takich cech tego kryzysu uchodźczego, powiedzmy, zwłaszcza w zeszłym roku, były takie gwałtowne decyzje, spontaniczne decyzje, zwłaszcza rządu niemieckiego, tak, podejmowane trochę w zapomnieniu do procedur uchodźczych, które Europa wypracowywała przez szereg długich lat. I tutaj trzeba to podkreślić. To jest kolejna rzecz, ja nie miałam czasu, żeby o tym powiedzieć, że warto o tym mówić, że Europa z procesami uchodźczymi ma już do czynienia przez szereg lat, jest wypracowanych szereg takich dobrych doświadczeń. Źle się stało, że po prostu na skutek pewnych gwałtownych zdarzeń o tym zapomniano, tak? I w którymś momencie wpuszczono dużą ilość osób, właściwie no, tak do końca, tak? No, to były spontaniczne decyzje, z tego się narodził bałagan, takie jest moje zdanie. Warto na przykład też mówić o tych doświadczeniach Polski. Słyszałam takie ciekawe, tutaj nasz wspólny znajomy opowiadał, który długoletni pracownik MSW, nasze doświadczenia dotyczące uchodźców z byłej Jugosławii, prawda, gdzie tu też to jest przykład grupy, która przyjechała, tego o tym też się mało mówi, prawda, przyjechała do Polski, uzyskało, czy te osoby korzystały z jakiejś ochrony międzynarodowej i spora z nich część wróciła później do kraju. No i mamy trochę tych doświadczeń i wydaje mi się, że gdyby więcej o tych konkretnych właśnie racjonalnie o tym opowiadać, to może ten lęk i to wrażenie, które pozostało z zeszłego roku, że Europa sobie z tym nie radzi, no
teraz trochę sobie nie radzi, można by opanować. Teraz jeżeli chodzi o tą kwestię, tak się zastanawiam, jak się odnieść do tych dwóch głosów takich mocnych, że właściwie sytuacja w Polsce, jesteśmy takie przekonanie, że Polska jest na tyle biednym krajem, że jej nie stać na to, żeby pomagać uchodźcom, bo ja trochę tak zrozumiałam te dwa głosy, które się pojawiły. I dodatkowo był jeszcze... A to dla mnie Polska to społeczeństwo. Dobrze, ale jeszcze nie skończyłam. Mogę skończyć? Dziękuję. Więc ja zrozumiałam ten głos w taki sposób, że i oprócz tego, że mamy wystarczająco dużo stresów, które są dla nas tutaj trudne i może coś w tym jest, ale proszę Państwa, wydaje mi się, że jednak to wyjaśnienie związane z kontaktem i to, na co profesor Łodziński zwraca uwagę, jest naprawdę bardzo ważne. Bardzo ciekawą taką historię usłyszałam też w zeszłym tygodniu, że no, Niemcy mają wiele landów. W tych landach są różne ilości cudzoziemców. Najbardziej negatywne nastawienie do kryzysu uchodźczego mają te landy, a dokładnie jeden to chyba jest Westfalia, jeżeli coś pomyliłam, to przepraszam, bo nie pamiętam. Gdzie tych uchodźców nie ma, tak? Ponieważ no, znowu znają problem z tego, co słyszą o tym, co się dzieje w innych landach. Nie mają swoich własnych doświadczeń i bardziej się boją. Nie są do tego przyzwyczajeni niż inne landy. To na poziomie, zresztą to się spójne z tym co pan profesor mówił. Jeżeli chodzi o to, że nasza sytuacja, i teraz jeszcze raz podkreślę, jest trudna, społeczeństwo jest biedne, proszę Państwa, będzie jeszcze biedniejsze, ponieważ się starzejemy, nie będzie braku, nie będzie ludzi na rynku pracy. Potrzebujemy tych migrantów, naprawdę. Demografowie są tutaj, mówią jednym głosem. Więc chociażby jeżeli chodzi o ten napływ z Ukrainy, tu jest ważne, żeby o tym mówić w takich pozytywnych kwestiach. Ja może jeszcze jedną powiem, że jeżeli chodzi na przykład o Warszawę, Ochotę, moja córka przyjaźni się z Białorusinką, a mój syn ma przyjaciela Wietnamczyka, tak? Więc już są te pierwsze takie znaki. Ja też takich mam, którzy wyjechali, ale... Panią, bardzo proszę, żeby jak pani będzie chciała zabrać głos, zgłosiła się później, dobrze? I teraz jeszcze może odwołam się do kwestii tej pani, bardzo ciekawym takiej hipotezie, pytanie o to na ile jakby podkreślanie tego znaczenia polskiego narodu może mieć tu wpływ. Mnie się wydaje, że złe jest to, że to podejście zaprzecza temu, co zostało wypracowane na Zachodzie w takim ujęciu, że no, powinniśmy traktować kultury, i to jest związane z edukacją wielokulturową, kultury jako no plus minus równe sobie, tak, i że tutaj ten dialog jest ważny. O tym się dużo nie mówi, ale ja na przykład, no to zresztą może to zostawmy. Więc w tym sensie, jeżeli chodzi o takie podstawy edukacji wielokulturowej, to tak, takie stawianie sprawy na ogół wywołuje skutki właśnie negatywne, jeżeli chodzi o nastawienie do innych grup, aczkolwiek ja nie znam tutaj jakichś takich bardzo dogłębnych badań. I chyba tyle na razie z tego. Bardzo dziękuję. Nie wiem, który z panów. W kolejności. W kolejności problemu byłbym zdania. W każdym razie do pana doktora Huta na pewno było skierowane bardzo ciekawe pytanie. Tak jest. Dziękuję za udzielenie głosu. Postaram się tutaj do paru tych zagadnień odnieść i szczególnie słucham. No może teraz będzie lepiej. Co do, ja bym to tak proponował, żeby Państwo się zgodzili na przyjęcie przeze mnie takiej formuły, że odpowiem najpierw na to pytanie dotyczące polityki emigracyjnej zadane tutaj przez Panią. A następnie chciałbym się odnieść do dwóch zagadnień. Pierwsze będzie dotyczyło afirmacji własnej tożsamości, a drugie pytanie będzie dotyczyło, a drugie zagadnienie z tych pozostałych będzie dotyczyło tych jakby źródeł wiedzy Polaków
o cudzoziemcach. I teraz tak, polityka emigracyjna oczywiście nie może mieć takiego wymiaru, jaki miała do momentu przyjęcia przez Polskę konwencji genewskiej i zezwolenia obywatelom polskim przez władze państw Europy Zachodniej, nie wszystkich państw na świecie, tylko Europy Zachodniej, głównie EWG, na ruch bezwizowy. Mówiąc krótko, obywatel wówczas już Rzeczypospolitej Polskiej mógł od tego momentu z paszportem podróżować, czy pociągiem po przebyciu granicy znaleźć się w innym państwie. Wcześniej to nie było możliwe, ponieważ władze państw zachodnich, nie wiem czy państwo pamiętają, pewnie tak, kolejki przy ulicy Katowickiej na Saskiej Kępie po wyrobienie wizy w ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec, czy ewentualnie tak przy Saskiej Kępie, na Saskiej Kępie, czy ewentualnie zwykłego zaproszenia na wyjazd do NRD, Czechosłowacji, Rumunii czy gdziekolwiek. Dzisiaj możemy używać miękkich narzędzi, mówiąc krótko, wiązać obywatela, a proszę, żeby państwo zwrócili uwagę, że Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej jest jednym z takich zasadniczych dokumentów w Polsce, które określają na przykład, kim jest naród polski. Niech państwo zerkną. Mamy tam do czynienia stricte z socjologiczną definicją. My, naród polski, wszyscy obywatele Rzeczypospolitej Polskiej. Stąd też ja tutaj z tej definicji skorzystam. I będę posługiwał się pojęciem obywatela. Władze Rzeczypospolitej Polskiej mogą z obywatelami próbować utrzymywać i zachowywać łączność. Nie drenować obywateli, którzy pojechali za granicę i tylko zliczać transfery, tak jak mieliśmy z tym do czynienia. I to było kluczowe rozważanie, ile do budżetu są w stanie wnieść ci, którzy przesyłają tutaj swoim rodzinom na Mazurach, na Podlasiu czy w innych regionach Polski. Bo ta łączność z diasporą jest i na ogół, jakby państwo popatrzyli w konstytucji państw europejskich, takich jak Włochy, Austria, jak praktycznie wszystkie państwa Europy Środkowej, od Rumunii począwszy na Federacji Rosyjskiej kończąc. Tam wszędzie ta zagraniczna diaspora, zagraniczni rodacy uznawani są jako wielka wartość i grupa osób, z którą tę łączność należy zachowywać. Tak, żeby to było pożyteczne dla obu stron. Można zatem nie regulować wyjazdy, bo tego się raczej zrobić przy otwartej granicy nie da, ale można próbować ludzi utrzymywać w związku z państwem za pomocą różnych instrumentów, poczynając od instrumentów wyborczych po taki instrument, jak ostatnio jest opracowywany, czyli legitymacja szkolna. No proszę pamiętać, że my już mamy bardzo liczną grupę dzieci, które urodziły się za granicą, które z różnych przyczyn językiem polskim władają słabo, ale to nie jest jeszcze powód, żeby zerwać kontakt z takimi osobami. Być może będzie bardziej sprzyjający moment, żeby tę łączność utrwalić, zachować, czy przynajmniej pielęgnować w tej wersji takiej gorszej. I tak bym rozumiał politykę emigracyjną. Drugim takim elementem jest działanie w państwie. Mówiąc krótko, można. I tutaj bym tego nie trywializował, że przecież jest to kwestia kolejnego rozdawnictwa i przekupowania osób, żeby nie wyjeżdżały. Ale można za pomocą szeregu polityk publicznych, od polityki edukacyjnej począwszy, poprzez rozmaite inne polityki, które mieszczą się w zakresie zobowiązań państwa, tworzyć takie warunki, żeby ludzie swoją przyszłość widzieli w Polsce, a nie emigrowali, tak jak tutaj pani powiedziała, czy tak jak powiedziała pani doktor. To są rozważania, które no jakby toczą się na bieżąco. Jeśli pani pozwoli, to już jakby dalej bym tego wątku nie kontynuował. Natomiast oczywiście odpowiem w ten sposób, jeśli
Miałbym tutaj odpowiedzieć, że władze Rzeczypospolitej Polskiej wyłożą 1 000 000, 15 milionów czy 200 milionów na zrealizowanie programu, to oczywiście takiej odpowiedzi nie udzielę. Jakby pokazuje kierunek to, na co mnie stać, pokazuje kierunek, w jakim można tutaj podjąć, w jakim można byłoby podjąć tutaj działanie. Przechodząc do drugiego zagadnienia, afirmacji własnej tożsamości. Ja, proszę Państwa, odnosząc się tutaj do słów Pani, myślę, że mamy tutaj do czynienia z pewnym bardziej złożonym zagadnieniem i nie ograniczyłbym go tylko i wyłącznie do obchodów 11 listopada, tak czy inaczej relacjonowanych w mediach publicznych. To jest sprawa, na którą można byłoby też spojrzeć w kontekście współczesnych nacjonalizmów w państwach sąsiednich. Na przykład w państwie litewskim i myślę, że ten obrazek naprawdę byłby w stanie zatrważać i sytuacja mniejszości polskiej na dzisiejszej Wileńszczyźnie no jakby jest najlepszym dowodem. Podobną sytuację mamy w państwie ukraińskim dzisiejszym, gdzie mamy wydarzenia i jakby aktywność poszczególnych środowisk, które są wyraźnie zauważalne w parlamencie ukraińskim. Ich popularność w społeczeństwie jest bardzo wysoka. Wystarczy przejechać do takich miejscowości jak Kołomyja, Kosów, czy no generalnie te miejscowości w pasie od Włodzimierza Wołyńskiego do Tarnopola, żeby na ten temat się przekonać. Powiedziałbym, że tutaj jakby jest to pewien model, pewna średnia regionalna i jakby bez znowu bagatelizowania czy trywializowania, ale nie widziałbym tego jako zjawiska szczególnie wyjątkowego, a proszę też jakby uwzględnić, że zarówno społeczeństwo litewskie, polskie, jak i społeczeństwo ukraińskie no mają podobne doświadczenia związane z poprzednią epoką, z ustrojem totalitarnym. I trzecie zagadnienie, i tu już odpowiem bardzo krótko, trzecie zagadnienie dotyczy czerpania wiedzy o cudzoziemcach. No tu pozwolę sobie jednak zaznaczyć, że owszem, w Polsce to my może tych cudzoziemców mamy niewielu. I jak pójdą Państwo do szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum, czy nawet do sali uniwersyteckiej, spotkają Państwo niewielu cudzoziemców. Ale proszę wziąć jeszcze jeden element pod uwagę, a mianowicie taki, że bardzo duża grupa obywateli Rzeczypospolitej Polskiej wyjechała za granicę pomiędzy 2004 rokiem a 2016. I ta grupa w bardzo dużej części styka się z imigrantami, którzy żyją w Wielkiej Brytanii, w Londynie, z imigrantami, którzy żyją w Hamburgu, z imigrantami, którzy żyją w Berlinie, w Wiedniu czy w innych państwach. I być może jest to pewien sposób rozumienia tego zjawiska, że osoby, które przyjeżdżają stamtąd z pewnym doświadczeniem, a raczej bagażem doświadczeń, bo ten pobyt za granicą to niekoniecznie są tylko komfortowe dni spędzone na koszt podatnika brytyjskiego, niemieckiego czy austriackiego. Czasem jest to praca w restauracji, którą założyli imigranci z Pakistanu, z Indii czy z Chin. I jest to doświadczenie bardziej złożone niż regularne wypłaty i dobre traktowanie. Ja to Państwu daję pod rozwagę jako jeden z elementów, które oddziaływują na pewien sposób postrzegania cudzoziemców. Nie mówię jako jedyny i nie aspiruję tutaj do
zgłębienia prawdy niepodważalnej, ale proponuję Państwu, mówiąc o cudzoziemcach, postrzeganiu, też jakby uwzględnienie takiego aspektu. Mam nadzieję, że w jakiś sposób Państwa tutaj tymi odpowiedziami usatysfakcjonowałem, co nie oznacza, że muszą się Państwo ze mną zgadzać. Dziękuję. Dziękuję. Jakoś profesor Łodziński miał czas, ale tymczasem no, trochę długo, ale proszę bardzo, Sławku, proszę cię bardzo. Znaczy, ja mam też, można powiedzieć w ten sposób, raczej też szukam odpowiedzi na pewne pytania niż pewne stwierdzenia. I tu chciałbym na te 4 czy 5 rzeczy tutaj ustosunkować się. Pierwsza taka rzecz dotyczy statusu migracyjnego Polski. To jest tak, że po 90 roku staliśmy się krajem otwartym, wyjazd, wjazd, ale doświadczeniem była przede wszystkim migracja i to warto zwrócić uwagę. Być może to, co ja mówiłem, czy było wspominane, to jest także pewne zapis społecznego doświadczenia radzenia sobie z procesem imigracyjnym. On oczywiście zawsze istniał po 90 roku, ale teraz bym powiedział i w sensie medialnym i to od 2004 roku migranci ukraińscy staje się doświadczeniem coraz bardziej społecznym. Chcę zwrócić uwagę, wchodzimy nie tylko w doświadczenia dyskutowania o katastrofie emigracji, o skutkach, efektach, a także korzyściach z emigracji, ale także, bo to są przekazy pieniężne, ale także bym powiedział wchodzimy w dyskusję oceny czy z uczenia się nas samych, bym powiedział, radzenia sobie z imigracją. To jest jakby, można powiedzieć, pewne pytanie. Chcę powiedzieć, że powoli stajemy się na pewno społeczeństwem imigracyjnym, oczywiście w ograniczonym sensie. Druga taka rzecz dotyczy to, czego ja próbowałem opowiadać. To znaczy, w języku polskim mamy słowo tylko polityka. W języku angielskim mamy politics and policy. Policy oznacza, można powiedzieć w skrócie, politykę branżową. Coś, co jest administracyjnie kierowane, politics, czyli polityka parlamentarna. Ja mam wrażenie, że to, co się stało w ostatnim roku, to jest coś takiego, że policy wobec migrantów stała się politics. I to jest bardzo, bym powiedział, wydaje mi się niebezpieczna rzecz. Politycy z tego coś powinni jakby rozwiązać i brak rozwiązania politycznego ma tutaj pewne konsekwencje także dla nas. To jest jakby taka rzecz, jak tutaj myślałem, w jaki sposób by odpowiedzieć. Gdańsk, nie Gdynia, lecz Gdańsk, ten zespół wobec migrantów prezydenta Adamczewskiego, ale chcę powiedzieć w ten sposób. Oni to oparli na doświadczeniu Göteborga, bo to byłabym powiedział imitacja, super i tu w ogóle nie ma dyskusji, ale chcę powiedzieć także, że polskie doświadczenia są bardzo niedoceniane, regionalne. Lublin, Białystok. Ja bym z takich miejscowości, z tego co ja znam, bym powiedział, w którym nawet Warszawa, bym powiedział, form różnorodności i tak dalej. Etnoliga działa w Warszawie. To jest też taka, bym powiedział, bardzo ciekawe doświadczenie, w którym te elementy imigranckie istnieją, o których w ogóle się nie opowiada i pewnym pozytywnym doświadczeniu. Chcę zwrócić uwagę na to, że jakby w ciągu ostatniego ćwierćwiecza także my doświadczyliśmy, wypracowaliśmy pewne doświadczenia społeczne, którego jakby radzenia sobie o tym. Chcę także powiedzieć, że warto także użyć, nie wiem czy to dobrze, słowo europeizacja. To znaczy w takim znaczeniu, że jak mówiłem, że ten worek dobrych narracji o stosunku do migracji i uchodźstwa w Polsce został przerwany, to oczywiście pytanie, na ile jest to imitacja europejskich lęków, europejskich obaw dotyczących w ogóle migracji. Pewien element, czy pewna część zawsze tu istnieje i pewien element jakby takiego odpowiedzi na jakby zagrożenie terroryzmem jest to. To jest jakby w granicach zdrowego jakby rozsądku. Ale chcę powiedzieć, być może paradoksalnie, to jest pytanie oczywiście do samego siebie, staliśmy się także krajem europejskim, który przeżywa te same lęki europejskie, te same, bym powiedział, problemy. To nie jest już, bym powiedział, że jesteśmy izolowani. To jest też także pewien problem radzenia sobie jakby w świadomości społecznej. Tak, także powiedzieć, że w takiej sytuacji pewnej niepewności i to jest taka, można powiedzieć, i społeczna, i kulturowa w sytuacji migracji, kategoria narodu staje się czymś ważnym. Euro, bym powiedział, 2016 i tak dalej, ale oczywiście to jest tak, że to jest jakby pewne i zarówno w sensie zbiorowym, jak i w sensie indywidualnym poczucie narodowe jest czymś dobrym. Kiedy staje się, bym powiedział, bardzo eksponowane, czy staje się elementem szowinistycznym, to jest jakby jasna rzecz. Ale warto zwrócić uwagę, czy dla mnie to jest coś takiego ważnego, że kategoria narodu na nowo stała się ważnym doświadczeniem jakby tutaj społecznym. Nie odległym, lecz raczej bym powiedział bezpośrednio odczuwalnym. To chyba tyle. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Ja tylko jeszcze dwa słowa, bo nie bardzo chciałbym się zgodzić z tym, co tutaj powiedział dr Hut, że poprzednie rządy to nic nie zrobiły w sprawie kontaktów z Polonią, tylko liczyły, ile pieniędzy przyślą ci tam, co pojechali za granicę. No ja nie mogę się z tym zgodzić, bo chciałem przypomnieć profesora Stelmachowskiego, jego w pierwszym rządzie Tadeusza Mazowieckiego, gdzie współpraca z Polonią, zwłaszcza z tą biedniejszą, z tą bardziej prześladowaną Polonią na wschodzie, była jednym z bardzo ważnych elementów. To, że w tej chwili Polacy mogą głosować, to jest też zasługa polskich polityków, więc nie zapominajmy o tym. Chciałem też powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Trudno zapomnieć, proszę Państwa, że jeden z najważniejszych w tej chwili w Polsce polityków na wiosnę tego roku powiedział, że uchodźcy to tacy, co to przywożą tutaj choroby, jeszcze jakieś pasożyty, wpisując się faszystowską retorykę. O tym też nie powinniśmy zapominać. Bardzo dziękuję.